Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Marcin Bosacki, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, wyjaśnienia tejże afery domniemanej inwigilacji polityków opozycji przede wszystkim. Dzień dobry, panie pośle, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, Pegasus to może być polityczna bomba, to może być polityczne trzęsienie ziemi, to są określenia na miejscu absolutnie w kontekście informacji, które pan już posiada? Ja uważam, że to już jest polityczna bomba, bo proszę sobie wyobrazić, ile jest krajów, w których z całą pewnością nie tylko podsłuchiwano, bo to jest ta różnica, tylko całkowicie, totalnie inwigilowano. Tylko polityczna bomba to ma też polityczne ofiary. Tutaj jeszcze wybuch tej bomby, żadnych ofiar za sobą politycznych nie pociągnie. Podczas kampanii wyborczej inwigilowano szefa sztabu największej partii opozycyjnej. No, mieliśmy Watergate pół wieku temu w Stanach Zjednoczonych i mamy Polskę w 2019 roku. I to już wiemy. Tych przypadków jest z całą pewnością więcej. I myślę, że tak, że będą też po stronie PiS-u zasłużone, ponieważ w mojej ocenie robiono to w sposób nieuzasadniony i nielegalny. Będą polityczne ofiary. Z całą pewnością jest więcej. Co to znaczy z całą pewnością? Na czym pan tę pewność opiera? Ja mam różne źródła informacji, także takie, które no, są wewnątrz PiS-u. Ale to chyba się nazywa plotki. Nie. Nie, nie. Jest poziom informacji i poziom źródeł, które są wiarygodne i są takie, które plotkują. Mariusz Kamiński panu opowiadał? Ja mówię o tych, których jestem pewien. I to są informacje na podstawie słów polityków Prawa i Sprawiedliwości, to przekonanie, że tych osób jest nie więcej. Tylko. To mamy już jedno źródło tej wiedzy, a kolejne? Wie pan, że zarówno dziennikarze, jak i politycy nie zdradzają wszystkich źródeł, natomiast jestem absolutnie przekonany, że... Ale tutaj nazwiska pan poseł tego polityka PiS-u nie wymienił i to rozumiem, ale jednak mniej więcej zarysował pan poseł, skąd ta wiedza, więc pytam o kolejne źródła, też bez może pokazania dokładnie palcem, ale jakiś obszar chociaż, no żebyśmy mogli wiedzieć, na czym pan poseł te twarde dosyć przecież tezy oskarżenia opiera. Nie wiem, czy oskarżenia. To jest po prostu moja wiedza, że no, jeśli państwo chodzi o... inwigilowało polityków masowo opozycji, no to są oskarżenia, tak. Ja nie mówię, że tylko polityków. Proszę być precyzyjnym. Uważam, że nieuzasadnionych, bo pewnie też były uzasadnione dotyczące szpiegostwa, no jasne. Podejrzenia terroryzmu czy ciężkich przestępstw. Ale nieuzasadnionych przypadków było na pewno więcej niż 100, niż mniej niż 100. A jeśli chodzi o polityków PiS-u, to było więcej niż 10, a nie parę. No tylko panie pośle, jedno źródło. Opiera pan to, co pan mówi teraz na podstawie informacji polityków Prawa i Sprawiedliwości? Nie tylko. I czego jeszcze? Jak źródła mówię. W służbach specjalnych? Też są ludzie, którzy mają wiedzę i się do nas zgłaszają. Ale w każdym razie to są ciągle ustne relacje. Tak, ja nie widziałem materiałów pisemnych z audytu, który się odbywa w tej chwili, chyba jeszcze się nie skończył, w służbach specjalnych. Nie widziałem listy. Nie mogę nic powiedzieć o nazwiskach, oprócz tych, które są ogólnie znane. Ale pan poseł wrzucił do dyskusji publicznej samą wartość setek podsłuchów. To panie pośle, czy to było odpowiedzialne i czy to tak politycznie po prostu miało być efektowne, czy jest pan tego pewny? Tak, jestem tego pewien. Jak mówię, to są źródła i to poważne i nie jedno. Wie pan, jak pan mnie pyta o odpowiedzialność, to może porozmawiajmy o odpowiedzialności tych, którzy to robili. Jasne. I też pytam o odpowiedzialność. Na przykład niedawno byłą premier Beatę Szydło. Pytałem, czy to ona może decydowała o zakupie systemu Pegasus, albo czy miała wiedzę, że taka transakcja miała miejsce, bo to za rządów jeszcze premier Beaty Szydło miało to się wydarzyć. Była premier mówiła, że nie, że nic jej na ten temat wiadomo nie było. Co wiedza pana posła mówi na ten temat? Kto decydował o tym, żeby polskie służby posiadały system Pegasus? Jeśli chodzi o czas, z całą pewnością to się odbyło za czasów pani premier Szydło. A mogło się odbyć bez jej wiedzy? I nie mówmy już o, jak pan przed chwilą powiedział, prawdopodobnym zakupie. Znaczy nie, znaczy wiemy, mamy dokumenty, ja je widziałem, zarówno jawne, jak i niejawne. Odbyło się to jesienią 2017 roku. Wie pan,
To jest taka piramida, na początku której, u podstawy której wszyscy politycy PiSu mówili, że nie było Pegasusa w Polsce. Że to jest koń skrzydlaty albo że konsola do gier. Mówił, że na przykład pan Woś, którego podpis jest pod przeznaczeniem 25 milionów złotych. Jutro będzie gościem sprawy, o to będzie 25 milionów z Funduszu Sprawiedliwości, wybitna perwersja systemu pisowskiego, czyli że fundusz, który miał służyć pomocy ofiarom przestępstw, przeznacza się na narzędzie do inwigilacji przeciwników politycznych. No, ale jednak też przestępców, tak z założenia, prawda? Być może, ale... Sam pan o tym mówił przed chwilą. Tak, ale nie znane mi są przynajmniej jakiekolwiek sprawy dowodowe, które dzięki Pegasusowi trafiły do sądów. Natomiast znane mi jest wiele przypadków inwigilacji polityków i przeciwników politycznych, czy w ogóle przeciwników władzy PiS, bo nie byli to tylko politycy, to byli prawnicy, to byli biznesmeni, przynajmniej jeden dziennikarz, raczej więcej dziennikarzy i tak dalej, i tak dalej. A ilu polityków w końcu? Jeżeli chodzi o polityków Prawa i Sprawiedliwości i powiedzmy drugiej strony opozycji rządzących? Naprawdę tego... Albo się to wie, albo się tego nie wie. No więc ja panu mówię. Ja panu mogę powiedzieć o zasięgu, o zakresie nieuzasadnionych, motywowanych politycznie w inwigilacji ze strony służb pisowskich, pana kontrolowanych przez pana Kamińskiego i pana Wąsika. Ale nie powiem panu, że było 24 z tego grupowania i 48 z tego. Ale ja powiem, że wie o tych spisów, wie o adwokatach, wie o dziennikarzu. Pytam konkretnie samych polityków, ilu w tej grupie jest Prawa i Sprawiedliwości, a ilu ówczesnej opozycji. No, mówię panu, że tego panu nie powiem. Na pewno jest to więcej niż kilku. Jeśli chodzi o polityków Prawa i Sprawiedliwości. A czy kilkudziesięciu, czy kilkunastu, tego już rozumiem, tak, doprecyzować nie możemy, tak? Panie proszę, to idźmy trochę dalej. Czy sam system Pegasus, czy samo stosowanie przez państwo tego systemu jest czymś niewłaściwym, czy chodzi po prostu o to tylko, jak zostało to narzędzie użyte? W mojej ocenie system Pegasus jako taki był stosowany w Polsce nielegalnie. Ponieważ z dwóch powodów. Po pierwsze, nie uzyskał certyfikacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która wedle przepisów prawa powinna certyfikować, czyli zgadzać się na użycie wszystkich środków operacyjnych dostępnych polskim służbom. Nie było takiej zgody. Taka jest moja wiedza. I po drugie, jeśli panowie z PiSu, w tym pan Kamiński, Wąsik, ale też pan Kaczyński, mówią, że na wszystko były zgody sądów. Po pierwsze, według mojej wiedzy nie na wszystko. Po drugie, sądy nie wiedziały, na co się zgadzają. To zatrzymajmy się przy tym nie na wszystko. To ile było takich przypadków, na których nie było zgody sądów? Nie wiem tego, ale wiem, że były tak zwane pięciodniówki, czyli to jest taki okres, kiedy służby w nagłych wypadkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa albo możliwości zatarcia dowodów mogą teoretycznie... Ale raz się to wydarzyło, czy 100 razy? Nie wiem. Wiele razy. Wiele razy to bardzo ciągle pojemne określenie. Ale, panie redaktorze... Ktoś panu posłowi o tym mówił i jak rozumiem, no mówił, czy to jakieś trzy incydentalne przypadki, czy 30, czy 300, czy 3000, bo przecież samych zgód na takie działania operacyjne to rocznie wydawanych jest 1000, dlatego po prostu pytam, jaki to rząd wielkości. Jakie to ma znaczenie, ile razy złamano prawo z udziałem Pegasusa? Wiemy co najmniej kilkunastu przypadków. No dużo ma znaczenie. Czy to masowe, czy incydentalne? Jednak to ma znaczenie, panie Boszczo. No nie jest to... Mówię panu, masowe w sensie raczej setki niż dziesiątki. Natomiast... Bez zgody sądu, tak? Ale... Znaczy, co zmienia zgoda sądu w wypadku Pegasusa? Co zmienia? No wszystko zmienia. Na przynajmniej część... W wypadku każdego narzędzia. No wszystko zmienia. Absolutnie albo się sąd godzi, nie. Albo nie godzi. No jeżeli absolutnie się godzi, to legalizuje sąd, to bierze na siebie. Absolutnie nie. W pewnym sąd sensie, nie wie, znaczy... Panie redaktorze, czy pan wie, czym jest Pegasus? No, mniej więcej wiem. Czym się różni od zwykłego... Mam na swoim komputerze i... Zwykłej zgody na kontrolę operacyjną. No rozumiem, że to jest pełny dostęp do urządzenia takiego, jakiej... Zna pan wyrok sądu we Wrocławiu sprzed 2 tygodni? Który powiedział, że Pegasus w Polsce jest nielegalny, jego użycie. On się opiera na tym, że jeśli sąd się zgadza na kontrolę pana telefonu, to się zgadza na słuchanie na żywo, albo na przykład ogólnie na kontrolę. Ma daleko większe możliwości dołącznie z instalowaniem nie tylko o to chodzi. Rzeczy, z wgrywaniem materiałów i tak dalej. Ale też na to, że bada pana przeszłość.
Sąd się zgadza na miesiąc pana inwigilacji, podsłuchu, po to, żeby sprawdzić, czy pan nie uczestniczy w czynach przestępczych. Pegasus zgrywa pana całą przeszłość, nawet nie tylko z tego telefonu, ale też poprzedniego, jeśli pan zebrał z niego dane na ten nowy. Jasne. I dlatego TVP... Ale to sądy nie wiedziały o tym w ogóle, panie pośle, jeżeli wydawały zgodę, no nie wiedziały. Nie wiedziały, znaczy w 17, 18, 19 roku nikt nie wiedział o istnieniu Pegasusa. Mhm. Potem już się takie informacje pojawiały, ale we wnioskach do sądu, według mojej wiedzy, nie było nazwy Pegasus i możliwości tego systemu. I to mówią również publicznie sędziowie, którzy zatwierdzali wnioski o kontrolę operacyjną. Że nie było rozróżnienia między zwykłymi środkami, wnioskiem o zgodę na zwykłą kontrolę operacyjną, a Pegasusem. To, panie pośle, jeżeli chodzi o tę kwestię, kto pana zdaniem poniesie, no nie tylko polityczną odpowiedzialność, jak rozumiem, jeżeli to się potwierdzi, o czym pan poseł mówi, to nie odpowiedzialność polityczna, tylko karna i to poważna. Kto w takim razie może pójść siedzieć za używanie niezgodne z prawem systemu Pegasus? Pan wybaczy, ale ja na razie nie będę spekulował co do tego, jakie my na końcu prac komisji, czyli pewnie za wiele miesięcy... Zawiadomienia do prokuratury. Złożymy zawiadomienia do prokuratury. Natomiast ja panu mogę powiedzieć, jaka była drabinka odpowiedzialności. No, był szef i wiceszef CBA, którzy występowali o te zgody i potem ich pracownicy ich dokonywali, tych aktów strzelania, czyli inwigilacji totalnej Pegasusem. Po drugie, byli ich nadzorcy, czyli koordynatorzy służb specjalnych, byli posłowie Kamiński i Wąsik. No i wreszcie była odpowiedzialność polityczna premierów i wicepremiera, szefa Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, czyli Jarosława Kaczyńskiego. Ale czy ja wierzę Kaczyńskiemu dzisiaj, który mówi we wtorki i piątki, że było tych przypadków tyle i tyle i one były zawsze legalizowane przez sądy, a w środy i soboty mówi, że nic o tym nie wiedział? Nie powiem tego panu, będę go przesłuchiwał, mam nadzieję, że nie wie, a jednak kilka, nawet nie zdań, tylko słów później okazało się, że jednak trochę wie. Tymczasem gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej. Kończymy radiową część naszej rozmowy, ale jeszcze internetowa dogrywka przed nami, na którą bardzo serdecznie państwa zapraszam, słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej cały czas jest z nami. To może już od tego Pegasusa, panie pośle, trochę odejdźmy. No ta sprawa pewnie w kolejnych tygodniach i miesiącach będzie wracała razem z rozwojem prac komisji. W marcu pierwsze przesłuchania świadków. No to jeszcze trochę. Panie pośle, chciałem zapytać o wykładnię słów Donalda Tuska z expose, o 100 konkretach. Tych 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej na 100 dni, bo premier mówił wtedy, że mogą Polacy rozliczać go i rząd z tychże 100 konkretów. No, te wykładnie ostatnio bywają nawet dość zabawne. Mam wrażenie, wczoraj minister Dariusz Wieczorek w tym studiu mówił, że to przenośnia te 100 dni. To jest 100 konkretów na kadencję po prostu, a nie na żadne 100 dni. Nie, jak pan poseł to czyta? Ja tak nie uważam. Uważam, że myśmy, czyli Koalicja Obywatelska, obiecali ludziom, że wprowadzimy albo przynajmniej zaczniemy wprowadzać tych 100 konkretów w pierwsze 100 dni. Mhm. Problemy są dwa. Pewnie... Andrzej Duda się nazywa pierwszy, jak rozumiem, tak? Proszę? Andrzej Duda się nazywa ten pierwszy problem. Prezydent Andrzej Duda. Tak. Co i z tego, że jest ustawa, jak może zostać nie tylko w aspekcie zawetowania ewentualnego ustaw, ale też, panie redaktorze, no, czy większość tych rzeczy trzeba by wprowadzać w budżecie. Myśmy mieli na przygotowanie budżetu dosłownie kilka dni, ponieważ pan prezydent przedłużał powołanie nowego rządu do dnia 13 grudnia. A w grudniu musiał się pojawić, żeby zostać podpisany do końca stycznia, musiał się pojawić budżet. Andrzej Domański, który uważam, że jest wybitnym fachowcem, naprawdę go z innymi fachowcami już niższego szczebla napisał w 5-6 dni. Więc wiele z tych rzeczy nie mogło się w tym budżecie znaleźć. Wie pan poseł, że można nowelizować budżet, prawda? Tak, oczywiście, oczywiście. I pewnie będziemy to robić. Dokładnie, wszyscy. Ale drugi jest, i tu mówię o sprawach, które myśmy obiecali, a które budzą wątpliwości, powiem to delikatnie,
koalicjanci. W niektórych sprawach to był program Koalicji Obywatelskiej. Lewica z jednej strony, z drugiej... No ale to w ekspoze premier o tym mówił, panie pośle. Mieli inne programy. To premier sobie nie zdawał z tego sprawy w ekspoze? Myślał, że i wszystkich rzeczy, wszyscy wasz program wezmą, zaniosą rzeczy, przez te 4 lata. Wszystkich rzeczy pewnie się przez te 100 dni nie uda zrobić, ale ja na przykład uważam, że w sprawach takich jak zarówno wolność kobiet w sprawie aborcji do 3. miesiąca ciąży, ale też moim zdaniem dużo prostszy i budzący mniejsze kontrowersje, ale też budzący kontrowersje tutaj akurat na lewicy projekt handlu w niedzielę. My powinniśmy z tym, tak uważam, my powinniśmy z tym iść, nawet jeśli się ostatecznie okaże, że nie mam większości. Tylko problem polega na tym, panie pośle, że pan poseł mówi, w tej sprawie uważam tak, a w tej uważam tak. Jakbym tutaj zaprosił paru posłów jeszcze nowej koalicji rządzącej, to usłyszałbym głosy, no handel w niedzielę to akurat nie, niekoniecznie, ale w tej sprawie uważam, że powinniśmy pójść do przodu. No to albo jesteście tą koalicją i obiecaliście konkretne rzeczy, że je dowieziecie, albo nie. No jeżeli 100 konkretów premier, wybaczając ekspoze, mówił, że możemy go z tego rozliczać, że Polacy mogą z tego rozliczać. Różnicę między koalicją obywatelską, która ma 150 paru posłów, a koalicją rządzącą, no, ale ja mam nadzieję, że ma prawie 250. No, tylko mam wrażenie, że nie rozumie i premier z tego, co pan mówi. No bo wygłaszając ekspoze, premier chyba już zdawał sobie sprawę, jak wygląda koalicja, prawda? Już była umowa koalicyjna. To mógł pan premier powiedzieć, rozliczajcie nas z tego, co jest w umowie koalicyjnej. On powiedział o 100 konkretach. Myślę, że chyba zapomniał, myślę, że chciał wtedy realizować wszystkie te 100 konkretów. Na przykład twardy sprzeciw lewicy, czy przynajmniej części lewicy wobec handlu w niedzielę objawił się później. Jeszcze raz mówię, ja naprawdę uważam, że my powinniśmy legislacyjnie, politycznie próbować w większej liczbie obszarów tego, co obiecaliśmy wyborcom, nawet gdyby to się miało nie udać. Proszę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. My rzeczywiście nie robimy tak jak PiS, czyli nie wrzucamy ścieżką poselską, czy przynajmniej rzadko wrzucamy legislacji, czyli ustaw, po to, żeby odbyły się normalne konsultacje tak? społeczne z udziałem tych, których to interesuje. A o te wolne niedziele, panie pośle, jeszcze zapytam w takim razie. Spodziewać się tego projektu wkrótce? Podejmie Koalicja Obywatelska próbę zliberalizowania tych przepisów? No tak, można tak to określić. Myślę, że tak. Ja jestem absolutnie tego zwolennikiem. Ja jestem na przykład zwolennikiem takiej... Ale myślę, że tak czy tak? Myślę, że tak. Czyli równie dobrze... Nie, ja będę się starał, żeby tak było. Okej, ale czyli ten projekt, panie pośle, co będzie w takim razie też? Jak to będzie daleko posunięta zmiana? To będzie wolny handel w niedzielę z gwarancją tych wolnych niedziel dla wolnych pracowników? Wolnych dwóch niedziel... Ale pełna swoboda handlu? Wolnych dwóch niedziel w miesiącu, tak jak obiecywaliśmy. Po drugie, z większą pensją, z większą płacą za te dni, nawet dwukrotnie. Ja powiem panu jeszcze jedno. Znaczy, ja osobiście uważam, że to mogłoby być jedno ośmiogodzinne po to, żeby nie zatrudniać nie wiadomo jakich liczb pracowników w niedzielę, czyli na przykład 12 do 8, tak? Czy 11 do 7 wieczorem. Ale uważam, że Polacy chcą handlu w niedzielę. Widać to po popularności tych nielicznych niedziel, które są i nie tylko przed świętami. To są specyficznych też momentach te niedziele, prawda? Ostatnia w styczniu, przepraszam, no to nie są żadne święta, a po prostu jakiś sprzedażowy czas, nie wiem. Oblężone, no tak, no ale to jest ukłon wobec sprzedawców, tak? Firm handlujących, a nie dla ludzi i też się cieszą ogromnym powodzeniem, popularnością. To panie pośle, kiedy te handlowe niedziele będą? Mam nadzieję, że jak najszybciej. Okej, ale też bez jakiegoś terminu w studniach są, więc projekt przynajmniej można by było, bo tak mówi się często o przygotowanych już ustawach, o szufladach pełnych ustaw, no to u was, panie pośle, jakoś tak... No tak, no ale jeszcze próbujemy tych, którzy są niechętni temu w koalicji rządzącej przekonać. Panie pośle, to o CPK jeszcze zapytam. Czy pan jest chętny, czy niechętny temu rozwiązaniu? Ja jestem
wielkim zwolennikiem tego, żeby przeprowadzić do końca audyt, który przeprowadza minister Lasek ze swoimi specjalistami. Pewnie centralne lotnisko w centralnej części Polski nowe jest potrzebne, ale w jakim kształcie to powinien ustalić ten audyt? Bo część waszych polityków mówi odwrotnie, że kolej na pewno, ten komponent kolejowy na pewno, lotnisko pod znakiem zapytania. Pan powiedział, że lotnisko na pewno. Nie, no na pewno kolej trzeba zmieniać, tylko nie w taki sposób, jaki zmieniał PiS, czyli wydał na tą kolej tylko z projektu CPK 200 milionów i żadnego kilometra kolei nie zmieniono. Podobnie jak wydano 3 miliardy, przepraszam, na budowę CPK przez te 7 lat, kiedy teoretycznie się buduje i jeszcze nie wykupiono wszystkich gruntów i żadnej łopaty nie wbito w ten projekt. Ja uważam, że my powinniśmy obiecywać rzeczy, które jesteśmy w stanie w danym okresie wypełnić i zrealizować, a nie tak jak robił PiS, czyli opowiadać o wielkich projektach, a na końcu nie wychodzi z tego nic. No ale to w ile mieli to CPK zbudować? Panie poszedł bez przesady, no takie rzeczy to się nie robi nigdzie w 3 lata. A widział pan projekt, na który wydano 3 miliardy i przez 7 lat nie zrobiono dokładnie nic? Nie jestem ekspertem, nie śledzę takich inwestycji na świecie, panie przypominam, poszedł, ale... że jak zaczęli o tym mówić w 2016 roku, to mówili, że w 2023 pierwsze samoloty polecą. Mamy 2024. I samoloty póki co nie latają, trwa za to audyt, czekamy na jego efekty. Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej był dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia panu posłowi, życzę państwu, życzę... Również państwu, dnia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już zapraszam na spotkanie z Kamilą Biedrzycką. Jej gośćmi startuje Ekspres Biedrzycki. Dzień dobry Państwu we wtorek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam, kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. U Państwa już za chwilę przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, pani posłanka Magdalena Sroka z PSL Trzeciej Drogi. Po godzinie 9.45 niezawodny dr Mirosław Oczkoś, z którym porozmawiamy oczywiście między innymi o Komisji Śledczej do spraw Pegasusa i o wszystkim, co dzieje się politycznie także wokół domniemań w sprawie tego systemu inwigilacji, ale nie tylko, na pewno też będziemy mówić o kohabitacji i planowanej wizycie premiera i prezydenta u prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Ale oczywiście zaczynamy od spraw najbardziej aktualnych. Wtorek, czyli dziś, to dzień rolniczych protestów. Kolejny dzień rolniczych protestów. Utrudnień trzeba spodziewać się dzisiaj na trasach krajowych, wojewódzkich, w okolicach autostrad, przejść granicznych z Ukrainą oraz w centrach miast, między innymi w Warszawie. Ja już padłam dziś ofiarą tych blokad. 20 lutego to jest dzień, kiedy dołączamy do lokalnych protestów i stajemy ramię w ramię z rolnikami. Tak z kolei przekazała grupa Myśliwi w Działaniu. Jak podkreślają, nie zgadzają się na zniszczenie polskiego rolnictwa poprzez delegalizację łowiectwa. Nie wiem, jaki wpływ łowiectwa ma na przychody polskiego rolnictwa. Warto byłoby zadać się panom strzelającym do zwierząt to pytanie. Chcemy, żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu, powiedział z kolei przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski. Rolnicy oczekują też wstrzymania niekontrolowanego importu produktów rolnych z Ukrainy oraz utrzymania w Polsce hodowli zwierząt futerkowych. Wspomniana już przeze mnie dziś Sejmowa Komisja do spraw Pegasusa ustaliła listę kilkunastu pierwszych świadków do przesłuchania, między innymi prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego,
byłą premier Beatę Szydło oraz obecną szefową i byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Na liście znaleźli się też były prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, obecny prezes NIK Marian Banaś, podsłuchiwany Pegasusem Krzysztof Brejza wraz z żoną Dorotą Brejzą, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz były minister i wiceminister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Tymczasem dość dobre sygnały płyną z Komisji Europejskiej. Wiceszefowa tej instytucji mówi tak. Polska rozpoczyna dziś wychodzenie z procedury artykułu 7. To pierwszy bardzo ważny krok w stronę zamknięcia procedury artykułu 7 unijnego traktatu. Przekazała Wera Jurowa w specjalnym oświadczeniu dla RMF FM. Dzisiaj minister sprawiedliwości, przypomnę Państwu, Adam Bodnar, przedstawi w Brukseli unijnym ministrom do spraw europejskich tak zwany plan działań, który ma zawierać terminy przyjmowania 9 ustaw sądowniczych przywracających samorządność w Polsce. Mają one przywrócić niezawisłość sądownictwa, a także doprowadzić właśnie do zakończenia wspomnianej procedury z artykułu 7. To jest Ekspres Biedrzycki. Zaczynamy. Ale zanim, drodzy Państwo, wrócimy do budzącej duże emocje z kwestii Pegasusa, to taka informacja z ostatniej chwili, także budząca emocje, oczywiście zdecydowanie mniejsze niż Pegasus. Niemniej wielu zastanawiało się, co dalej z mandatem Mariusza Kamińskiego i co zrobi Monika Pawłowska, która zawrotną karierę, jak Państwo pamiętają, przeszła z Lewicy przez Prawo i Sprawiedliwość, po drodze zahaczając tam jeszcze o kilka egzotycznych z punktu widzenia osoby, która z list Lewicy weszła do Sejmu w ubiegłej kadencji współpracy. No i okazuje się, że pani Monika Pawłowska wraca do Sejmu, drodzy Państwo, i chce zastąpić Mariusza Kamińskiego. Zdecydowała się przyjąć mandat poselski po Mariuszu Kamińskim. Tak się dowiedziała WP. O decyzji była i przyszła posłanka ma poinformować na konferencji prasowej w Sejmie. O tym, że pani Pawłowska rozważa przyjęcie mandatu po Kamińskim, no to już mówiliśmy właściwie od kilku tygodni. Wiemy, że politycy Prawa i Sprawiedliwości wciąż oczywiście twierdzą, że pan Kamiński z panem Wąsikiem są posłami. Nikt nie ma prawa zastępować ich w Sejmie, ale pani Pawłowska, która została wpuszczona na listy PiS, jak Państwo widzą, twierdzi coś zgoła odmiennego. Jarosław Kaczyński próbował odwieść ją od tego pomysłu, ale jak widać, nieskutecznie. Pani Pawłowska przejmuje mandat po Mariuszu Kamińskim. Ciekawe, więc jutro sceny, jak sądzę, w Sejmie nas czekają. Ale teraz wracamy już do Pegasusa i do tego, że Zbigniew Ziobro jest jedną z osób wyznaczonych na świadków przed komisją właśnie, no ale jego koledzy partyjni z Suwerennej Polski i między innymi członek tej komisji, Jacek Ozdoba także, stwierdził, że stan zdrowia ministra Ziobry uniemożliwia to, żeby zeznawał przed posłami, którzy są członkami komisji śledczej. Dokładny cytat Państwu tutaj przytoczę. Jego stan zdrowia uniemożliwia prowadzenie jakiejkolwiek kampanii. Sytuacja jest poważna. Jego stan zdrowia uniemożliwia prowadzenie kampanii. Jest po chemioterapiach, po radioterapii. Kontakt jest utrudniony i praktycznie go nie ma. Efekty leczenia będzie można ocenić dopiero po pewnym czasie. Wielu parlamentarzystów chorowało, wyłączało się. Tak jak jedna z posłanek, trzymam za nią kciuki. Wiem, że dobrze jej poszła walka z rakiem. Mam nadzieję, że tak będzie też w przypadku posła Zbigniewa Ziobry, stwierdził Jacek Ozdoba. Pytanie, co z tym fantem i z taką informacją zrobi prezydium komisji, w tym przewodnicząca, która będzie za chwilę Państwa gościem. Dokumenty w sprawie Pegasusa podobno już są. Podobno ma do nich dostęp premier Donald Tusk i po raz kolejny szef rządu podkreślił, że prezydent Andrzej Duda nie wyraził zainteresowania, żeby te dokumenty poznać, żeby zobaczyć, jakie tam nazwiska między innymi widnieją. Podobno Donald Tusk poznał już listę osób nielegalnie podsłuchiwanych Pegasusem, a właściwie nie podsłuchiwanych, tylko inwigilowanych. Pamiętajmy, że Pegasus to znacznie szersze narzędzie. Twierdzą też, że ta lista jest dłuższa niż spekulacje medialne. Wiceszef Sejmowej Komisji Śledczej mówi o ponad 100 osobach. Pojawiają się także informacje mówiące o ponad 200. Nieoficjalnie, drodzy Państwo, Ursula von der Leyen
Leyen przyjedzie do Polski. Przewodnicząca Komisji Europejskiej może pojawić się u nas pod koniec tygodnia. Możliwa jest jej wizyta, na razie oczywiście nieoficjalnie, ale podobno trwają przygotowania w sprawie rozmów. Ursuli von der Leyen pod koniec tygodnia właśnie miałaby spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem w drodze do Kijowa. 24 lutego, przypomnę, to jest ta data, kiedy będziemy mieli smutną drugą rocznicę napaści Rosji na Ukrainę właśnie. I wiemy, że wizyta pani przewodniczącej Komisji Europejskiej miałaby być powiązana nie tylko z rocznicą rosyjskiej napaści, ale także miałaby dotyczyć odblokowania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i wypłaty pierwszej transzy w wysokości ponad 6 miliardów euro do końca tego miesiąca. Ja przypomnę to, co wspomniałam państwu na początku, że jest także bardzo wyraźny sygnał od wiceszefowej Komisji Europejskiej, która mówi, że no to, co się wydarzy dziś, czyli przedstawienie propozycji zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości przez Adama Bodnara, to jest rzecz, która także przybliża nas nie tylko do pieniędzy z KPO, ale także do wyjścia z tak zwanej procedury artykułu 7. Tymczasem Adam Bodnar zapowiada 9 ustaw, dzisiaj ma o nich mówić i zapowiada też, że rozliczy ludzi Zbigniewa Ziobry. Mogę tylko powiedzieć, że skala inwigilacji, tu znów wracamy do Pegasusa, jest dla mnie szokująca, tak mówił minister Bodnar, o tym ja państwu wspominałam wczoraj, wspominałam też o pakiecie 9 ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości. No i kwestia ma dotyczyć Krajowej Rady Sądownictwa, ale nie tylko, bo na celowniku są także podobno Julia Przyłębska i dublerzy, sędziowie dublerzy, którzy uważają się za tych, którzy mogą zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Uchwała w sprawie Trybunału, drodzy państwo, podobno jest na ukończeniu i możliwe, że Sejm na najbliższym posiedzeniu się nią zajmie. Takie nieoficjalne informacje na razie, no gdzieś poniekąd chyba tak to trzeba stwierdzić, że potwierdza Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Potwierdzają to również nieoficjalnie przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, ale politycy trzeciej drogi nie są tak jednoznaczni. Donald Tusk i liderzy mają zdecydować się do końca dzisiejszego dnia, co z Trybunałem Konstytucyjnym i czy na obecnym posiedzeniu w tym tygodniu sejmowym sprawa Trybunału się pojawi. I na koniec dla państwa jeszcze jedna ciekawa informacja. Ja nie wiem właściwie, czy to jest, czy to się w ogóle nadaje do naszego cyklu. Jeżeli państwo stoją, to proszę usiąść, ale bo myślę, że wszyscy się tego spodziewali, choć pan marszałek Szymon Hołownia może być trochę zirytowany. Okazuje się bowiem, drodzy państwo, że prezes Prawa i Sprawiedliwości, nazwijmy sprawy po imieniu, gra panu marszałkowi Hołowni na nosie. Chodzi bowiem o ochroniarzy pana Kaczyńskiego, które wciąż pojawiają się w Sejmie i mało tego, nawet w kuluarach czują się jak ryba w wodzie. Prywatna ochrona pana Kaczyńskiego nadal z nim jest w budynku parlamentu, swobodnie wchodzi w kuluary sejmowe i dzieje się tak, mimo że Szymon Hołownia podkreślał, że Straż Marszałkowska wystarczająco może chronić posłów. Centrum Informacyjne Sejmu twierdzi, że nikt nie funkcjonuje w specjalnym trybie tak zwanej prywatnej ochrony, ale dziennikarze WP pokazali, że to jest nieprawda, bo są filmy, na których widać, jak ochroniarze w dalszym ciągu dbają o bezpieczeństwo Jarosława Kaczyńskiego i zupełnie nie przejmują się stanowiskiem marszałka Sejmu. Myślę, że Szymon Hołownia będzie musiał nad tą sprawą się pochylić. A my już za chwilę będziemy pochylać się nad Pegasusem. Magdalena Sroka, państwa gościem, zapraszam. Tak jak powiedziałem, wszystko jest do dyspozycji pana prezydenta. Na razie nie wyraził zainteresowania. Nie jest moją rolą oceniać dlaczego, ale jeśli tylko zechce mieć wgląd do któregokolwiek z dokumentów, pan prokurator generalny, minister koordynator do spraw służb specjalnych są do dyspozycji pana prezydenta z dokumentacją, którą można na tym etapie ujawnić. Ja bardzo bym chciał, żeby efektem pracy wszystkich państwowych służb i komisji śledczych było przede wszystkim uwolnienie Polski od tej atmosfery duszności i dwuznaczności. Ja nie chcę tutaj komentować tych dziesiątek i setek już domysłów, kto jest na liście Pegasusa, kogo PiS podsłuchiwał. Sam fakt, że w Polsce narasta przekonanie, że PiS podsłuchiwał wszystkich, także siebie nawzajem, jest czymś trudnym do zniesienia. Więc jeśli tylko decyzja prokuratora generalnego i służb specjalnych co do ujawnienia części czy całości dokumentów. Jeśli oni będą z tym gotowi, ja będę szczęśliwy, że wreszcie ten spektakl się zakończy. Niestety nie mam żadnych wątpliwości, że kwestia używania Pegasusa wobec opozycji, wobec liderów opinii publicznej, to jest tylko fragment ponurej rzeczywistości.
Państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej, Magdalena Sroka, przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, PSL, Trzecia Droga. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Pani poseł, zaskoczyło wczoraj panią czymś to posiedzenie, czy było dokładnie tak, jak się pani spodziewała? Mam na myśli te prace merytoryczne. Spodziewałam się oczywiście takiego zachowania po stronie polityków PiSu. Natomiast jakiego? Jeżeli chodzi takiego chęci przerywania właśnie krzyków, gdzieś tam próbowania wywrócenia porządku tego posiedzenia. Czyli pani zdaniem oni po to w tej komisji zasiadają, żeby uniemożliwiać normalne prace? Każdy punkt tego posiedzenia został zrealizowany, wszystko co miałam zaplanowane zostało przeprowadzone, także oczywiście będą próbowali odwrócić uwagę od meritum, od bardzo poważnego tematu, bo my naprawdę będziemy zajmowali się materiałem wysoko takim ciężkim gatunkowo. Także tutaj poważna praca przed nami, merytoryczna, i ja będę bardzo mocno pilnowała tego, żeby ukrócić do minimum te przepychanki słowne. Ich się pewnie wyeliminować w 100% nie da, ale postaramy się, żeby sprawnie kolejne posiedzenia komisji również się odbywały. Tak jak powiedziałam, każdy punkt, który był zaplanowany, został zrealizowany. Wiemy, że premier Donald Tusk zna listę inwigilowanych Pegasusem. Mówi o tym wprost. Mówił o tym nawet tydzień temu podczas posiedzenia Rady Gabinetowej. Czy pani tę listę także zna? Ja o tą listę poprosiłam. Czyli nie zna jej wczoraj pani. We wnioskach, które złożyliśmy, potrzebujemy, aby te dokumenty zostały oficjalnie przekazane na potrzeby pracy komisji. Ja słyszę wszystkie te dyskusje, które odbywają się w przestrzeni publicznej. Rozumiem, że wszyscy są bardzo mocno zainteresowani kwestią listy nazwisk, szczególnie tej politycznej. Natomiast w mojej ocenie ta lista jest zdecydowanie jeszcze szersza, aniżeli mamy tego świadomość dzisiaj, ponieważ ten system był wykorzystany przez służby w Polsce, nie tylko służby specjalne, ale także taką służbę, jaką jest chociażby policja. A skąd to wiemy, pani poseł? Dzisiaj te informacje są nieoficjalne i oczywiście, żeby mówić o konkretach, będziemy musieli poczekać na dokumentację, czyli którą na razie otrzymamy, tak naprawdę o którą również żeśmy się zwrócili. Cały czas, pani poseł, my się opieramy na domysłach, na spekulacjach, plotkach i nieoficjalnych informacjach. Na dziś tak to wygląda. Czyli to zależy, co pani rozumie przez określenie plotka. Na przykład, ja kto dzisiaj korzystał, jaka była skala, ile jest nazwisk i tak dalej. Ja dzisiaj rozmawiam z wieloma osobami, również tymi, którzy stosowali kontrolę operacyjną. I mówią o tym wprost? Przy użyciu Pegasusa. Ale proszę pamiętać o tym, że ogromna część funkcjonariuszy nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie narzędzie jest wykorzystywane do realizacji kontroli operacyjnej. Ale rozumiem, że oni wiedzieli o tym, że to Pegasus. Nie, pani redaktor. Tak to zabrzmiało, więc wyjaśnijmy. Już wyjaśniam. Kontrola operacyjna jest realizowana przez bardzo wąskie komórki. Zarówno w policji, czy w CBA, tak zwany Wydział Techniki Operacyjnej, Biuro Techniki Operacyjnej, to wąska grupa funkcjonariuszy zajmuje się realizacją kontroli operacyjnej. Kontrola operacyjna to jest właśnie cała ta procedura, z którą zwracamy się z wnioskiem o zatwierdzenie do sądu, żeby móc kogoś podsłuchiwać, ale nie tylko, bo kontrola operacyjna to nie tylko podsłuch telefonu. Jasne. Tak? I teraz realizacja tego następuje przy wykorzystaniu konkretnych narzędzi. I te narzędzia nie są znane. One nie mogą być znane szeroko, ponieważ powodowałyby, że gdzieś ta praca operacyjna byłaby narażona. A my nie chcemy dzisiaj powodować, żeby polskie służby były w jakimkolwiek zakresie żeby odbierana im była taka możliwość. Oni mają swoje zadania. Walkę z przestępczością. Natomiast niedopuszczalne jest to, żeby politycy ingerowali w ten proces, żeby politycy, wykorzystując swoje uprawnienia, naciskali, sterowali, właśnie doprowadzali do sprawy. Pani przewodnicząca, ale ja chciałabym wrócić do tego, co pani powiedziała. Bo pani powiedziała, że sama pani rozmawiała z funkcjonariuszami policji, którzy przyznali, że stosowali Pegasusa. Stosowali kontrolę operacyjną. Ale wszystko wskazuje na to, tak. Również tak, takie rozmowy również przeprowadzałam z funkcjonariuszami policji. Tak. Którzy potwierdzają, że również policja miała możliwość korzystania z Pegasusa. I to jest bardzo ważna informacja. I kontrola operacyjna była właśnie przy pomocy Pegasusa realizowana. Są to oczywiście informacje nieoficjalne, natomiast politycy lubią mówić w
stworzyć pewien obraz tego, co wiedzą, czy czego się domyślają. Ja chciałabym, żeby jednak praca tej komisji opierała się o fakty. Dlatego też wnioski, które przygotowaliśmy, bardzo precyzyjne, bardzo szerokie, one zajęły wczoraj podczas prac komisji dość dużo czasu, żeby je zaprezentować, ale one nam dadzą naprawdę potężny fundament do pracy, już nie na właśnie poziomie plotek, spekulacji, tylko pozwolą nam pracować na konkretach, bo tego wszyscy oczekują. Pani przewodnicząca, wczoraj Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, tutaj u mnie powiedział, że on uważa, że zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński kłamią w sprawie Pegasusa, że politycy, trochę potwierdził to, co pani mówi, lubią stwarzać wrażenie, że wiedzą więcej niż wiedzą tak naprawdę, ale że bardzo trudno będzie ustalić tak naprawdę pełną listę inwigilowanych Pegasusem z tego względu, cały czas tutaj cytuję pana wicemarszałka, że politycy PiS-u nie są tak głupi i nie zostawili po sobie takich śladów. A nawet jeżeli byli głupi, to funkcjonariusze służb nie są tak głupi, żeby zostawić po sobie coś, co jest w stanie udowodnić im, że działali w sposób nielegalny. Co pani na to? Ja jestem zdeterminowana do tego, żeby dojść do tej prawdy. Mhm. I oczywiście słyszymy o legalnej i nielegalnej inwigilacji. Teraz zastanówmy się, czy ta nielegalna inwigilacja to ta, która odbywała się poza zupełnie jakimikolwiek normami i procedurami, czyli poza nawet formalną kontrolą operacyjną, czy nielegalna to taka, która była realizowana na przykład przy sfabrykowanych dowodach, czy zmanipulowanych treściach. No, to jest te pytanie, które ja sobie dzisiaj zadaję. Ja mogę spekulować na temat odpowiedzi, natomiast ja chcę dotrzeć do prawdy. I tutaj zgadzam się, politycy bardzo często lubią opowiadać, jakoby ich wiedza była szersza, aniżeli jest rzeczywiście. Wydaje mi się jednak, że będziemy w stanie ustalić zakres i ilość tej kontroli operacyjnej, która odbywała się zgodnie z procedurami, tak? Czyli przy okazji zarówno czynności operacyjnych, ale także przy okazji prowadzonych postępowań przygotowawczych. Tutaj wszystkie końcówki, tak zwane dokumentacji, powinny znajdować się w prokuraturze krajowej. Kontrola operacyjna w Polsce zawsze musiała przejść ostateczny etap weryfikacji, trafiając do prokuratury krajowej. To tam powinniśmy mieć notatki po zakończonych konkretnych sprawach, w których ten system był stosowany. Pani także poseł, mamy możliwości potężne do tego, żeby dotrzeć do prawdy. Oczywiście nie znając, czy nie wiedząc, czy może mając większy problem z dotarciem do, jeżeli takie przypadki były, tej kontroli, tego używania systemu poza jakimikolwiek normami. Pani poseł, a dlaczego sam premier, czy też środowisko premiera, nie wiem jak to proceduralnie się odbywa, jeszcze wam nie przekazał tej listy? Czy wy nie powinniście mieć jej już wczoraj, rozpoczynając tę pracę, skoro już w ubiegłym tygodniu pan premier mówił, że jest w jej posiadaniu? Nie no, oficjalnie musimy się zwrócić o te dokumenty. Czyli nie zrobiliście tego do wczoraj jeszcze? No wczoraj dopiero było posiedzenie komisji. Jasne. Sama niestety nie mogę podejmować takich decyzji. Trzeba formalnie było Trzeba formalnie przegłosować wszystkie wnioski dowodowe. Te wnioski dowodowe oczywiście również tyczyły się tego, co powiedział pan premier i tych dokumentów, które dzisiaj są szykowane. Natomiast one wykraczają zdecydowanie szerzej, bo oprócz tego, że chcemy wiedzieć kto, to chcemy znać odpowiedzialnych tych, którzy podjęli decyzję o zakupie takiego systemu. A co my dzisiaj wiemy na 100%, pani przewodnicząca, jeżeli chodzi o kwestię Pegasusa? Co nie podlega już żadnym spekulacjom, domniemaniom, plotkom? Czy mamy jakieś pewne informacje w sprawie? Pani redaktor, pierwsza pewna informacja to to, że polski rząd, że Polska jako państwo nabyło, zakupiło system. Datę znamy? 17 rok, tak? Tak, końcówka 17 roku mamy na to dokumenty. Proszę pamiętać o tym, że jeszcze do niedawna politycy PiS-u mówili, że to jest konsola do gry albo koń ze skrzydłami, także okłamywali całe społeczeństwo. Proszę pamiętać o tym, że Pegasus to za różnica w sumie. No, także no, i tak właśnie ta rzeczywistość wyglądała. I teraz nie wiem, czy ci politycy, którzy wypowiadali się na ten temat, oni, tak jak rozmawiałyśmy chwilę temu, wiedzieli, czy woleli upiększać sobie tą rzeczywistość. Marek Suski jednak w którymś momencie powiedział, że kilkaset raptem było tych kontroli stosowanych przy okazji tego Pegasusa. Pytanie, czy sam wiedział, że prawdopodobnie też był inwigilowany. Jarosław Kaczyński też w ostatnim czasie lubi wypowiadać się na temat Pegasusa i też niby wie, nie wie, jest pewny, ma pewność, nie ma tej pewności. Ma tylko pewność, że na pewno wszystko było legalne.
No właśnie, nie mając pewności, czy było stosowane. Także to też trochę wyklucza jakiś taki logiczny ciąg tych wypowiedzi, z którymi mieliśmy do czynienia. Natomiast dzisiaj mamy tą pewność, tak? To naprawdę jesteśmy już o krok dalej. I stąd rozumiem wezwanie Beaty Szydło, bo to ona była premierem pod koniec 2017 roku. Oczywiście, i teraz pytanie, tak. Czy wiedziała, czy nie wiedziała, bo ona sama gdzieś tam w przestrzeni publicznej rzuciła, że nie miała zielonego pojęcia. Jeśli tak było. To też pokazuje, w jaki sposób sterowane było państwo za czasów PiS-u. No, takie ustalenia co do zakupu, którego już dzisiaj podważyć nie możemy, musiały następować na poziomie rząd Polski i rząd Izraela. Nie było możliwości zakupu tego systemu bez zgody Netanjahu. Także te rozmowy musiały być prowadzone. Czy państwo będą o cokolwiek pytali rząd Izraela? Tak. To znaczy się dzisiaj na tym etapie, tym początkowym pracy komisji, oczywiście poprosiliśmy również informacje, notatki ze szczytu premierów, który odbywał się w 2017 roku, na którym Beata Szydło razem z Orbanem i Netanjahu jednak się spotkała. Czy tam te rozmowy dotyczyły właśnie tej kwestii? O to będziemy pytać Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Natomiast spytała pani, czy... będą się państwo ubiegać o jakieś informacje? Się ubiegać. Tak. Oczywiście zwróciliśmy się również do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o to, żeby na drodze dyplomatycznej podjąć działania, które pomogą nam w ustaleniu pewnych kwestii, chociażby tych właśnie dotarcia do firmy, która sprzedała, czy potwierdzenia przez rząd Izraela, że te rozmowy były prowadzone, bo one musiały się na którymś etapie jednak odbyć. Także to nie są będzie współpraca szlaki. Ze strony Izraela. Dzisiaj ja na to powiem poszlaki. Tak, natomiast no, jednak uważam, że państwo funkcjonując na różnych etapach i poziomach, dokumentacją powinno dysponować dotyczącą chociażby spotkań grup bilateralnych, również przedsiębiorców, którzy z Polski mogli uczestniczyć w tych spotkaniach. To wszystko jest również w tych pytaniach, które zadaliśmy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wiemy też, że jednym z kluczowych świadków, których państwo chcą przesłuchać, jest Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, który według podejrzeń mógł zdecydować o tym, żeby Pegasusa zakupić ze środków Funduszu Sprawiedliwości, funduszu przeznaczonego, jak wiemy, na pomoc ofiarom przestępstw. Ale mamy już jasną deklarację ze strony Jacka Ozdoby, czyli zasiadającego także w Sejmowej Komisji Śledczej, że stan zdrowia pana ministra Ziobry uniemożliwia jego przesłuchanie. I co teraz? Zacznijmy od tego, że to nie jest podejrzenie. My już mamy pewność, że Zbigniew Ziobro podpisał się na dokumencie, który przekazywał pierwszą transzę z Funduszu Sprawiedliwości, czyli funduszu, który powinien być kierowany do ofiar przestępstw na potrzeby Centralnego Biura Antykorupcyjnego, właśnie na cele zakupu Pegasusa. I przypomnijmy, to PiS tak skonstruował ustawę o CBA, że nie ma możliwości finansowania CBA poza budżetem państwa. Wszystkie inne fundusze to jest nielegalne finansowanie. Poza tym złamano dyscyplinę finansów publicznych w mojej ocenie, chociaż ona też była oceniana przez pana Patkowskiego na pewnym etapie i uznał, że to jest mała szkodliwość czynu, chociaż do tego naruszenia dyscypliny finansów publicznych doszło. To też wiemy. Także co do wezwania Zbigniewa Ziobro. Oczywiście będziemy... Zbigniew Ziobro musi odpowiedzieć na pytania, bo to on uczestniczył również w tym pierwszym procesie decyzyjnym. Słyszy pani, stan zdrowia to uniemożliwia. Koniec, kropka. Zostanie wezwany przed oblicze komisji. Został przegłosowany wniosek o jego przesłuchanie. Będziemy postępowali zgodnie z procedurami określonymi w kodeksie postępowania karnego. Czyli muszą państwo otrzymać też pewnie opinię od lekarzy, jeżeli rzeczywiście jego stan uniemożliwia. Jeżeli stan zdrowia będzie uniemożliwiał, to z pewnością taką informację powinniśmy dostać i ona powinna być potwierdzona przez lekarzy. Także wystąpimy. Nie widzę tutaj jakiejkolwiek przesłanki do tego, żeby na tym etapie powiedzieć, nie, Zbigniew Ziobro ze względu na chorobę będzie mu odpuszczone stawienie się przed komisją. Nie. Oczywiście nikt nie będzie działał niehumanitarnie, natomiast odpowiedzialność za swoje czyny trzeba ponosić, a na pewno oczekuje tego społeczeństwo, żeby te wyjaśnienia ze strony Zbigniewa Ziobro, który tak ochoczo opowiadał właśnie o tym Pegasusie, pytany przy okazji jakiejś konferencji przez dziennikarzy na temat tego systemu, powiedział
prawdę. Przez ostatnie lata politycy PiS-u kłamali. Kłamali również, jeżeli chodzi o zgody wydawane przez sąd, bo to też jest kolejny obszar do zbadania przez naszą komisję. Także naprawdę jest wiele pytań do Zbigniewa Ziobro na pewno i ja jestem przekonana, że będziemy prędzej czy mieli później okazję mu te pytania zadać. Pani poseł, a właśnie jeżeli chodzi także o ten kolejny wątek, który pani poruszyła, czyli sędziowie, ci, którzy wydawali zgody lub też ich nie wydawali, cały czas mnoży nam się materiał do przepracowania dla tej komisji. Czy pani dziś jest w stanie w ogóle jakąkolwiek cezurę czasową wyznaczyć dla prac tej komisji? Czy to jest zdecydowanie za wcześnie i w ogóle nie ma o czym mówić? Materiał będzie na pewno ogromny, tak? Bo my zresztą sami wystąpiliśmy o potężny materiał. Jestem przekonana, że będziemy pracować nad nim przez najbliższe miesiące. Ale nie dzisiaj pokusiłabym pani, się, czy żeby kilka, ramy, czy kilkanaście. Ramy czasowe określać, naprawdę dużo wątków. Te wątki będą też nam się otwierały i pokazywały w momencie, kiedy będziemy dostawali kolejne informacje, czy będziemy przesłuchiwali już kolejnych świadków, to myślę, że tych obszarów do zbadania będzie więcej, a nie mniej. Wczoraj posłowie z Klubu Prawa i Sprawiedliwości pytali państwa, czyli większość rządzącą, większość w komisji, czego się boicie? Dlaczego nie przegłosowaliście ani jednego świadka proponowanego przez pana Ozdobę, nieprawda. Czy też pana Mariusza Goska. Nieprawda. No bo, ale nieprawda, że się boicie? No bo głosowaliśmy. Później wyszli z komunikatem, że absolutnie czegoś się boicie, jakiś strach macie w oczach chcecie pracować merytorycznie. Ja myślę, że warto to sprostować. Na przykład pan Ozdoba wspólnie z kolegami z PiS-u wystąpili o pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. No to głosowaliśmy. Panowie przez was. To były nasze wnioski, ale na przykład o pana Mikołaja Pawlaka, wtedy dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, to jest ich kandydatura, przegłosowaliśmy ten wniosek. No ale pana Trzaskowskiego także, na przykład nie przegłosowaliście. Także, pani redaktor, ja bardzo wyraźnie powiedziałam podczas wczorajszych prac komisji, że to jest wstępna lista świadków. Oczywiście możemy już dzisiaj wchodzić i starać się ustawiać świadków pod poszczególne obszary tego, co przed nami. Natomiast wydaje się, że najpierw powinniśmy określić sobie właśnie momenty i w momencie, kiedy będziemy rozmawiali już o konkretnych osobach, wobec których stosowany był system Pegasusa, czy o konkretnych sprawach, to wtedy ta lista świadków będzie uzupełniana. Ja tutaj nie widzę powodu, żeby panowie ten argument wysuwali jako jakiś argument, który miałby być złośliwością z naszej strony. Pani absolutnie przewodnicząca, czy pani zauważyła jakąś nerwowość wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości w kontekście tych ostatnich doniesień mówiących o tym, że oni także byli inwigilowani przez swoich, jakby nie było? Czy pani rozmawia z politykami PiS-u? Czy oni chcą się dowiedzieć czegoś od pani jako przewodniczącej, czy też pozostałych członków komisji? Tutaj jest jakaś komunikacja między wami w tej sprawie? Na pewno zupełnie nieoficjalnie pytają, czy jest możliwe ustalenie, czy właśnie pytają o to konkretnie jednak dana osoba była inwigilowana. Ale przychodzi do pani pan Adam Nowak na przykład umowny. Tak, i pyta się, czy to jest naprawdę możliwe, a może pani sprawdzić, czy ja byłem? Naprawdę? Naprawdę. Także proszę pamiętać o tym, że środowisko polityków Prawa i Sprawiedliwości to wbrew pozorom nie są politycy skupieni wokół wartości. To są politycy skupieni wokół własnych potrzeb i indywidualnych celów. I tutaj nie ma jakiegokolwiek zaufania między nimi. Mhm. I to dzisiaj widać jeszcze bardziej. Widać tą niepewność. Widać, że nie są przekonani do tego. Nie wiedzą, jeżeli dopuszczają taką możliwość, że byli inwigilowani. Nie wiedzą, jakie materiały zostały zgromadzone. I dzisiaj znajdują się, czy to w prokuraturze, czy są w dyspozycji służb. Nie wiedzą, jak zostaną mają tą obawę. Tą obawę czuć i myślę, że wielu z nich dzisiaj spać spokojnie nie może. Pani przewodnicząca, już kończąc wątek komisji, bo jeszcze kilka innych zupełnie takich stricte politycznych przed nami, to wczoraj pani użyła takiego sformułowania, czy postawiła taką tezę właściwie, tak powinnam powiedzieć, że to jest najważniejsza ze wszystkich dotychczasowych komisji śledczych. Na czym pani opiera to przekonanie, że ona jest naprawdę najważniejsza? No bo jeżeli nawet obywatel sobie siedzi i myśli, no to do 100, 200 osób, to nie jest skala, która dotyczy wszystkich obywateli, czy większości obywateli. Nie, tutaj te liczby pojawiają się bardzo różne, bo mówimy nawet o 7 tysiącach licencji. Natomiast pomijając już szczegół tego,
proszę zauważyć, że tutaj odpowiedź na to da nam odpowiedzenie sobie, jaka była intencja tych, którzy podejmowali decyzję, którzy nie zadbali o to, żeby zabezpieczyć prawnie, przestrzeń prawną, żeby polskie służby, korzystając z takiego narzędzia, mogły korzystać w pełni legalnie z niego, żeby nie wykraczały poza normy, żebyśmy nie mieli do czynienia dzisiaj z wyrokami sądu, które podważają tak zebrany materiał, mówiąc, że jest nielegalny. Jaka była ta intencja? Czy rzeczywiście wyposażenie polskich służb w najnowocześniejsze narzędzia, czy może jednak wykorzystanie przez polityków narzędzia, przez polityków, którym marzy się władza absolutna? No, jeżeli potwierdzą się to, o czym dzisiaj mówimy, spekulujemy, plotkujemy, no to będziemy mieli naprawdę do czynienia z sytuacją, gdzie chyba służby SB może ze względu na to, że nie miały i nie mogły korzystać z takich narzędzi, ale no to jest potężna afera, bo narażenie na niebezpieczeństwo przekazywania na przykład tych informacji zbieranych wobec polityków wtedy rządzących przez swoich kolegów mogła trafiać na serwery w Izraelu. No to właśnie chciałam. No to przepraszam, to jeżeli ktoś kupuje sobie zabawkę na potrzeby politycznej gry, uderzania w opozycję, uderzania w swoich czy zbierania tych haków i nie potrafi zagwarantować, że te informacje nie wychodzą do wywiadów obcych państw, czyli to jest odpowiedzialne działanie. Pani zdaniem to było bezpośrednie narażenie bezpieczeństwa państwa. Myślę, że to jest jeden z zarzutów, który również podczas prac komisji będziemy starali się unaocznić wszystkim. My nie jesteśmy prokuraturą, my nie będziemy prowadzić w pełni postępowania przygotowawczego, ale my pokażemy Polakom, że byli okłamywani, że narażono na niebezpieczeństwo państwo polskie, że przekroczono uprawnienia, że wykorzystywano polskie służby przez polityków. To są zarzuty, które naprawdę są ogromnej wagi. A co pani odpowie politykom PiS, którzy mówią, no ale jak to, no co, teraz naprawdę politycy rządzący uważają, że polskie służby nie powinny mieć dostępu do najbardziej nowoczesnych metod walki z przestępcami, terrorystami najbardziej i tak dalej. Najbardziej błędne sformułowanie. Ale używają go nieustannie. Za każdym razem polskie służby powinny dysponować najnowocześniejszymi możliwościami do ścigania przestępców, terrorystów, a nie do uderzania czy walki politycznej wykorzystywani być przez polityków. No to jest niedopuszczalne. I ten zarzut jest absolutnie do obalenia już przy pierwszej rozmowie z takim politykiem PiS-u. No, nie zadbali o to, żeby rzeczywiście polskie służby mogły opierać się o najnowocześniejsze narzędzia. Nie zadbali o to. Oni sami popełnili te błędy. Pani poseł, to tak a propos polityków Prawa i Sprawiedliwości, ja nie wiem, czy pani słyszała, spełniły się zresztą pani przypuszczenia, że pani Monika Pawłowska będzie miała comeback wielki do Sejmu i jednak chce zastąpić Mariusza Kamińskiego, szczerze. Ja sobie nie wyobrażam, jak to będzie wyglądało, bo jutro, ile się nie mylę, pierwszy dzień posiedzenia. I teraz tak, posłowie PiS-u uważają, że pan Kamiński i pan Wąsik nadal są posłami. Pani Pawłowska uważa, że nie są, bo no, przejmuje mandat po Kamińskim. Jednak tak zdecydowała, mimo tego, że Jarosław Kaczyński jej zabronił. I ona teraz usiądzie w ławach poselskich między posłami PiS. I co dalej? Znaczy, w miejscu chyba pana Kamińskiego. Tak. Znaczy, nie zdziwiła mnie ta decyzja Moniki Pawłowskiej. Ja rzeczywiście zaraz po tym, kiedy okazało się, że Kamiński już nie jest posłem, ten mandat został wygaszony, zapytana przez jednego z dziennikarzy, powiedziałam, że absolutnie jestem przekonana, że ona przyjmie ten mandat. Miałam okazję poznać Monikę Pawłowską, no i po prostu znając na tyle, na ile mogę zadziwiająca polityczna charakter, kariera. Uznałam, że nie ma innego wyjścia i te wszystkie opowieści o tym, że teraz Monika Pawłowska, jedynka do sejmiku, no nie, no to oczywiście sypie się narracja, którą PiS też tworzył przez ostatnie tygodnie o tym, że nikt z ludzi na listach nie przyjmie, ponieważ mandatu, ponieważ Kamiński i Wąsik dalej są posłami. Nie są posłami Monika Pawłowska, pierwsza z list PiS-u potwierdza to, że Kamiński nie jest posłem, zasiądzie. Ciekawe właśnie, czy w jego miejscu, na jego miejscu w Sejmie. Pani poseł, czy to jest trochę tak, że Jarosław Kaczyński gra na nosie panu marszałkowi Hołowni i w ogóle wszystkim
kolegom i koleżankom, posłankom i posłom, bo pamiętamy doskonale, jak już wiele tygodni temu Szymon Hołownia sprzeciwił się temu, aby Jarosław Kaczyński chodził ze swoją prywatną ochroną po Sejmie, stwierdził, że Straż Marszałkowska jest po to powołana, żeby każdemu parlamentarzyście zapewnić bezpieczeństwo i że nie ma zgody na to, aby Jarosław Kaczyński był traktowany na jakichś innych zasadach, no tymczasem okazuje się, że nadal jest i że nawet w kuluary panowie ochroniarze prywatni pana Kaczyńskiego wchodzą, sobie, no, czują się jak u siebie w domu właściwie w Sejmie. No, tyle, że dzisiaj nie są oni jego ochroniarzami, tylko współpracownikami. Tak? Czyli tak, zostali zatrudnieni w klubie PiS? Nie wiem, czy może są asystentami społecznymi posła Kaczyńskiego. Rozwiązanie formalne na to jest. I pewnie no właśnie tak znowuż robiąc z wszystkich dookoła idiotów, myślą, że są sprytniejsi i w takiej formule będą dzisiaj wprowadzać ochroniarzy Kaczyńskiego do kuluarów. Ja jestem przekonana, że marszałek Hołownia i jego otoczenie znajdzie rozwiązanie z tej sytuacji. No nie powinno mieć miejsca coś takiego, że ochroniarze gdzieś tam przy okazji przemieszczania się pana Kaczyńskiego po Sejmie są blisko. Oczywiście no dzisiaj działają formalnie, są w prawie. Czy można znaleźć? No chciałabym, żeby tak było, bo to rzeczywiście jest robienie z nas wszystkich. No ale poczekajmy, zobaczymy. To już nie ma znaczenia. To ma znaczenie też jedynie dla pana Kaczyńskiego, który boi się nawet po Sejmie chodzić bez wsparcia. To świadczy tylko o tym, że nie czuje się pewnie i ta pewność będzie coraz mniejsza z każdym miesiącem. Poczekajmy, zobaczymy. No, nie, to jest po prostu, no wiadomo. Pani poseł, zapytam wprost, czy obecny rząd nie radzi sobie z kryzysem rolniczym, bo te protesty się rozlewają. Sytuacja robi się już naprawdę bardzo niedobra dla każdego i dla rolników, którzy walczą o swoje i trudno im się dziwić. I politycznie, bo wielu twierdzi, że te protesty rolnicze były inspirowane jednak trochę politycznie, bo zaczęli jednak ludzie związani z PiS-em. Nie wiem jak było. Jednak kryzys narasta, nie wszystkich można wrzucić do politycznego wora. Rzeczywiście rolnicy twierdzą, że no, ich sytuacja jest absolutnie tragiczna w tym momencie. Z drugiej strony mamy już coraz większe napięcia po stronie ukraińskiej. Ukraińscy rolnicy też zapowiadają blokadę ze swojej strony przejść granicznych i to może się skończyć właściwie dla wszystkich bardzo, bardzo źle. Rząd nie dźwiga chyba tej sprawy. Czyli absolutnie tu się nie zgadzam. Mamy do czynienia z latami zaniedbań. Mamy do czynienia z Zielonym Ładem, który wprowadzał komisarz do spraw rolnictwa Wojciechowski z PiS-u, który mówił, że realizuje przez ten Europejski Zielony Ład program Prawa i Sprawiedliwości napisany na Nowogrodzkiej. Także to są lata wprowadzenia pewnych rozwiązań, oczywiście na które Unia bardzo chętnie się zgadzała i wchodziła w ten obszar, ponieważ no, kwestie środowiska są niezwykle ważne. Natomiast proszę zauważyć, że dzisiaj pan minister Czesław Siekierski podjął realny, prawdziwy dialog zarówno z rolnikami, ale także z Komisją Europejską. Dzisiaj już mamy informację, że Komisja Europejska wycofuje się z 50% tych środków na ochronę roślin, które były określone w tym Zielonym Ładzie. Także są pewne kwestie, z których się teraz Komisja Europejska wycofuje, no, ale w ramach tego Zielonego tego nie widzą, Ładu. Pani poseł, no bo oczywiście te protesty się rozszerzają, rozlewają. Pani są zapowiadane redaktor, kolejne. Pani redaktor, wchodząc trochę w te spekulacje polityczne, rzeczywiście jest w części tak, ja też słyszałam, że są to zdecydowanie bardziej ci, którzy są inspirowani przez polityków PiS-u. Natomiast te rozmowy realnie trwają i są realne efekty. Dalej jest przedłużony zakaz importu zboża z Ukrainy do Polski. Będziemy dalej rozmawiać i rozwiązywać ten problem, ponieważ to nie tylko na poziomie Unii Europejskiej czy Komisja Europejska, ale także te rozmowy są prowadzone ze stroną ukraińską, tak żeby tam znaleźć również kompromis w tej sytuacji.
Minister rolnictwa powtarza, rolnicy protestują w słusznej sprawie. On ich w pełni wspiera. Oni dbają o bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce. I tutaj nie ma wątpliwości co do tego, że dotychczasowe zmiany i regulacje, które narzucone zostały przez pana Wojciechowskiego Zielonym Ładem, są szkodliwe. Regulacje narzucone przez pana Wojciechowskiego, zresztą pan Wojciechowski popełnił takiego tweeta nawet, chwaląc się, że Nowy Ład jest elementem Zielony Ład, przepraszam. Tak, programu PiS. Sejmowej. Ale wtedy rolnicy nie protestowali. Dlaczego? Kaczyński od razu, jak usłyszał ten wpis, chyba poprosił wtedy Wojciechowskiego o to, żeby zrezygnował z funkcji. Ale pan Wojciechowski nie ma takich planów. Tylko się zastanawiam, dlaczego rolnicy nie protestowali wtedy, tylko teraz. No to może właśnie odpowiedzią jest to, co pani powiedziała na początku o tym, że te spekulacje dotyczące inspiracji po stronie polityków PiS-u są i to oni właśnie próbują wzbudzić emocje. Ja nie mówię, że ta sytuacja nie jest poważna, bo ona jest poważna i to na każdym kroku podkreśla minister Siekierski, który jeździ do Brukseli, który rozmawia w Polsce z protestującymi rolnikami, który jeździ na granicę. Ten problem zostanie rozwiązany. Może powinien się w to bezpośrednio zaangażować sam premier, pani poseł. Myślę, że to już tak nabrzmiało, bo rolnicy mówią, czekamy na premiera. Czesław Siekierski jako minister rolnictwa ma pełne wsparcie całego rządu i tutaj oczywiście w jego rękach te ustalenia i tak jak powiedziałam, już pierwsze kroki pozytywne są, które wynikają z tych rozmów. Czy premier powinien się osobiście w to zaangażować? Znaczy to jest zadanie pojechać całego rządu. Pojechać do tych rolników, pogadać z nimi. Po prostu wie pani, jak się takie sytuacje rozwiązuje. Oczywiście, rozumiem. To jest decyzja rządu tak naprawdę i premiera, czy pojedzie. Tutaj co do kwestii spraw dotyczących rolników i tych protestów, czy tych postulatów, które oni podnoszą, to jest pełne wsparcie całego rządu, jeżeli chodzi o działania ministra. Minister mówi, rolnicy protestują w słusznej sprawie. Czy to jest pierwszy poważny kryzys tego waszego koalicyjnego rządu, pani poseł? Tak realnie rzecz oceniając? Tematów zabagnionych, tak kolokwialnie mówiąc, przez poprzedników jest ogrom. To jest na pewno bardzo poważna kwestia, nad którą trzeba zapanować, trzeba zadbać o polskie rolnictwo i tutaj na pewno jest to jeden z tych problemów bardzo poważnych na chwilę obecną. Magdalena Sroka, przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, PSL, Trzecia Droga. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani redaktor. Za to spotkanie, a u państwa tutaj u nas w studiu już za chwilę dr Mirosław Oczkoś. Zapraszam. Panowie sobie przynieśli trochę książek, ale widać, że z czytaniem to jest jednak kłopot. Dlatego, że uchwała, która powołała komisję śledczą, mówi o konkretnej dacie. I mimo tego, że pan Gosek przyniósł 6 książek, może pierwszy raz w życiu miał tyle książek w jednym ręku. Wie pan co, akurat byłem olimpijczykiem i jestem lepiej wykształcony od pana. Ja tylko przypomnę, chyba, że państwo o poziomie kultury, że państwo, czy braku kultury, to faktycznie braku lat, kultury jest u pana więcej. Panowie, bardzo proszę o kulturalną i merytoryczną pracę. Ale to pan przewodniczący, pan... Bardzo... Nie pozwolę, panowie, żebyście mówili jednocześnie. Nie pozwolę, już oddaję. Bardzo proszę, ja nie pozwolę, panowie, żeby ktokolwiek tutaj na tej komisji mówił jednocześnie, ponieważ z szacunku do naszych widzów nikt nic z tego nie będzie rozumiał. Bardzo proszę, teraz głos ma pan przewodniczący Tomasz Trela. Dziękuję bardzo. Ja bym jednak prosił, żeby panowie, koledzy pana Zbigniewa Ziobry się troszeczkę uspokoili, dlatego że jak koledzy pana Ziobry zabierali głos i opowiadali te swoje herezje, to nikt wam nie przerywał. Możecie sobie mówić, co chcecie, jak macie głos. Ja tylko chcę was uzmysłowić wam, że komisja śledcza została powołana, żeby sprawdzić konkretną sprawę, która mieści się w datach. Rok 2015 i rok 2023. Jeżeli państwo i panowie chcielibyście wyjaśnić coś, co miało miejsce przed rokiem 2015, to ja wam przypominam, bo może zapomnieliście, wy od 2015 do 2023 roku na nieszczęście naszego kraju i Polek i Polaków sprawowaliście władzę w naszym kraju i nic w tej sprawie nie wykryliście. Państwa gościem dr Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle.
Nie życzę tego panu. No właśnie, nie życzę tego panu. Ja tak się zastanawiałem, zupełnie panu tego lubimy, nie życzę. Tak wszystko fajnie. Lubimy, tak, tak. Nie życzę. Cofam, żeby to nie była samospełniająca się przepowiednia. Panie doktorze, czy Komisja do Spraw Pegasusa pogrąży Prawo i Sprawiedliwość pana zdaniem, czy to za wcześnie, żeby stawiać takie tezy? Przecież pogrąży. Ze względu na to, jaki jest zasięg tego, nawet to, co wiemy, czy nie wiemy. A druga ze względu na charakter tego przestępstwa jednak. Dlatego, że te komisje, to też u pani redaktor to kiedyś powiedziałem, i to tam gdzieś kto później wypominał mi, że komisja wizowa pogrąży ten cały układ. I rzeczywiście też tak było, no ale liczba tych afer, czy ilość afer jest tak duża, że rzeczywiście no, coś, na czym się trzeba skoncentrować. Natomiast Pegasus ma jeszcze jedną rzecz poza taką... jakby to powiedzieć, żeby tutaj nie używać mocnych słów, taki wydźwięk osobisty, tak? Czyli ingerencja we własne telefony, zdjęcia, pisanie komu. To jest po prostu świństwo. Podglądanie. Znaczy to jest coś to jest podglądanie na, też. Na skół, musiałbym powiedzieć. I to bez względu na to, dlaczego się to robi. No oczywiście przestępcy tam, ale to jest w ogóle nie o to chodzi. Ale jest jeszcze druga rzecz, która tutaj ma bezpośredni wpływ. No bo jeżeli tak, no to wybory 2019 powinny być nieważne. Nie da się tego zrobić, no bo nie ma jak. Tak. Ale jest jeszcze pan Andrzej Sebastian Duda, który został, był prezydentem minimalnie jak na prezydenta, czyli 400 tysięcy. Jeżeli sztab Andrzeja Sebastiana podsłuchiwał sztab Rafała Trzaskowskiego, to znaczy, że pan prezydent powinien się podać do dymisji. Po prostu, najnormalniej w świecie powinien się do... Ja wiem, ja oglądałem w dzieciństwie bajki z mchu i paproci i rozumiem, że tutaj raczej się nie skończy tym, że... Refleksji raczej nie... Nie spodziewamy się, natomiast być może presja będzie jeszcze światowa, bo jesteśmy w momencie takim nieprzyjaznym ludzkości w ogóle, że tak powiem z grubej rury. A tutaj się bawimy w to, czy pan prezydent z wiceprezydentem będą grali w coś, nie będą grali w coś. Tu trzeba po prostu krzyczeć, trzeba się drzeć o to, że musi być praworządnie i interesiki, interesy posłów partii słusznie oddającej władzę i nie mogącej oddać jeszcze na wielu polach są nieważne. No dobrze, panie doktorze, ale z drugiej strony, czy to jest poważne... z naszej perspektywy, ekspertów, dziennikarzy, że my no, trochę jednak cały czas opieramy się na plotkach, spekulacjach, domniemaniach. Tak naprawdę jeszcze nie ma kart na stole. W przypadku Pegasusa już coś jest na stole, bo i Komisja Europejska zrobiła research. I senacka była komisja. Senacka, absolutnie, senator Bosak, tak, teraz poseł. Bosacki, przepraszam. Ja się tak pomyliłam ostatnio. Tak, tak, ja wiem. Przepraszam pana posła teraz. Czyli coś wiemy, to nie jest tak, że to jest spekulacja tylko i wyłącznie. Natomiast oczywiście to też, żeby nie wylać od razu dziecka z kąpielą i nie przyłożyć mu tym wiadrem jeszcze. Bo są pewne rzeczy, które, tak jak premier Tusk chyba powiedział na tej radzie tam tego i owego w pałacu, że były i prawidłowe wykorzystanie... Legalne i nielegalne. I to, tak. to jest ta różnica. No przecież o legalne się nikt nie czepia. Natomiast tam jest, to bagno jest większe, bo tam są oszukiwania sędziów, na przykład po co ten podsłuch jest. No oczywiście te wszystkie śmiszki, dowcipy. Plus to, co wszyscy wiemy, no myślę, że trzeba o tym powtarzać, ale że zakupione z funduszu dla osób poszkodowanych. No przecież to jest jakieś... No, tego, nie? To jest trochę tak, że z funduszu na pomoc ofiar przestępstw stworzono nowe ofiary przestępstw. Właśnie, tak. Czyli po prostu perpetuum mobile. No. Albo się ktoś czegoś naoglądał za dużo, albo komuś władza rzeczywiście wypaliła te komórki w mózgu. To teraz wracając do Rady tego i owego, jak pan nazwał ubiegłotygodniową Radę Gabinetową. Tam też zaskoczył chyba Donald Tusk prezydenta Dudę tym wątkiem dotyczącym Pegasusa. Potwierdził, że jeżeli tylko pan prezydent będzie miał chęć, to oczywiście wszystkie dokumenty w tej sprawie zostaną mu niezwłocznie przekazane, ale tej chęci nie ma. Do tej pory pan prezydent nie otrzymał tych dokumentów i właśnie przedstawiciele PiS mówią, nie otrzymał, bo nie dał premier. Z drugiej strony doradca pana prezydenta, pan minister Żaryn, mówi, że prezydent nie wystąpił o te dokumenty, bo kwestia Pegasusa
wykracza poza kompetencje pana prezydenta i no, nie widzą powodu, dla którego podobno. Ale budowa CPK już jest w kompetencjach pana Andrzeja Sebastiana. Dlaczego pan prezydent nie jest, no bo chyba tak mogę postawić taką tezę, albo proszę mnie poprawić, nie jest zaangażowany w tę sprawę? To jest bardzo proste, bo ta sprawa uderza w jego środowisko i to, co powiedziałem na początku, ja, pani redaktor wie, że ja bardzo rzadko konfabuluję, a czasami nawet jak coś przepowiem, to się nie sprawdza. Natomiast tu są karty na stole, no i jeżeli wyjdzie to, co wyjdzie, nawet jeżeli jesteśmy naiwni tutaj we dwoje, no ale jeżeli wybory były nieuczciwe, a jeszcze jest 14 miesięcy, że tam ileś, no to sorry, tak? Albo jest jeszcze inne wytłumaczenie, że najważniejszy polityk w tym państwie, głowa państwa, powinna mieć świadomość, że są stosowane, ja mówię hierarchicznie, konstytucyjnie. Okej, dobrze. Że powinien mieć świadomość, że służby na taką skalę działają w kwestiach inwigilowania. I teraz przyznałby się ewentualnie, że to wszystko toczyło się poza jego wiedzą, czyli mielibyśmy jakiś kolejny fragment rzeczywistości, o którym koledzy pana prezydenta nie informowali. Czy pani tak to stawia na tą osobistą reakcję pana prezydenta na różne rzeczy, czyli godność i tak dalej, ważność, prawda? No ale to byłby łagodny wymiar kary, bo my wiemy, że pan prezydent no, trafił na stanowisko, do którego nie pasuje, się nie nadaje do tego. Tak czasami jest. No i to widać. Zresztą na Radzie tego i owego też było wiadomo, że znaczy, jeżeli ktoś jeszcze myślał, no bo pan wiceprezydent Mastalerek raczej kojarzy trochę faktów, to taka młodzieńcza polityka trochę jest. Natomiast wygodnie się używa smoka, jak się go ma, żeby go użyć. Natomiast jeżeli się spodziewali, że Donald Tusk, który jest, jak widzimy, komuś się może podobać, może się nie podobać, jest politykiem klasy światowej, europejskiej, przyjdzie i da się ograć, mówiąc kolokwialnie, w narzuceniu CPK, coś tam jeszcze. Zresztą, co poinformowano, o czym poinformowano pana premiera 2 tygodnie wcześniej, no to powiem szczerze, no to poziom naiwności jest straszny. I w sumie dobrze, że może urząd prezydenta nie ma takich kompetencji jak, nie wiem, Francji, czy oczywiście w Stanach Zjednoczonych, bo jedyne, co może pan Andrzej Sebastian napsuć, no to powetować różne, tam zawetować różne rzeczy. Natomiast tutaj naprawdę gra idzie o bezpieczeństwo nasze, jako narodu, naszego państwa i Europy i w ogóle świata. I to nie są przesadzone słowa, po prostu tak jest. I teraz, jeżeli patrzymy na taką radę i jeżeli to było wynikiem, że ja nie chcę, bo tam coś wyjdzie, no to jestem w stanie zrozumieć, tak? No, że nie chcę ujawnić, że moja grupa, do której przynależę albo do której podlegam, robiła źle. Ale jeżeli to jest tylko wynikiem ambicji, żeby nie wyjść znowu tak, jak nie chciał ułaskawić, a w końcu ułaskawił i tak dalej, to wizerunkowo to ja mam dla pana prezydenta Andrzeja Sebastiana Dudy informację, gorzej już nie będzie. To znaczy, wszystko, co można zrobić jeszcze wizerunkowo i w polityce, w tym marketingu politycznym, to może być lepiej dla niego. Natomiast gorzej już naprawdę być nie może. Po prostu jak się czegoś nie ma, to nie ma jak tego psuć. Nie? To taka wirtualna rzeczywistość trochę jest. No wygląda to żałośnie. Ale czy pana zdaniem nic dobrego z tej rady gabinetowej nie wynikło? Nie, no nie wynikło. No, dobrego to, że oficjalnie wiemy, że najważniejszy, jak to powiedział, osoba w państwie, tak, czy urząd w państwie, wie, że coś takiego jest, w sensie nie może się wyprzeć. Chyba najbardziej kuriozalne tłumaczenie, jakie słyszałem, to pani minister w kancelarii, pani minister jest prawniczką, powiedziała, że no przecież nie będzie stał pod bramą i czekał na te dokumenty. No to polityka z poziomu tego dziecięcego powinna się jednak przenieść na jakiś poziom, nie wiem, pierwszej klasy może, albo 1-4, bo premier z ministrami gra w innej lidze. I tu nie ma czasu na rozgrywki takie polityczne, że ktoś kogoś coś, albo ten mój, a ten tamten. To nie ten etap jest. I to jest przerażające, jak widzimy codziennie, bo widzimy codziennie, jacy ludzie nami rządzili przez 8 lat. Ja nie wierzę, że wszyscy byli beznadziejni. No ale mało kto nie był. I chodzi o kompetencje, chodzi o podejście do państwa. Niech pani redaktor zwróci uwagę, że co jakiś czas, jak cokolwiek się zadziało, nawet załóżmy, że diagnoza była sensowna, to wykonanie było fatalne, a przy okazji jeszcze ktoś musiał zarobić. No to jest trochę chore.
I pan prezydent się w tym nie odnalazł znowu. Nie wiem, czy teraz pojechał na narty, bo nie wiem, gdzie można pojeździć, chyba, że na Igielicie. Ale to nie może być tak, że po Radzie Gabinetowej, tutaj jest, są papiery i zapada cisza. To znaczy co? To pan prezydent uczestniczy w tym życiu politycznym, czy nie uczestniczy? No bo to jest, znaczy najgorszą metodą w tej sytuacji jest metoda milczenia. Udawanie, że się nic nie tak, wydarzyło. Tak, mhm. Naprawdę. I tu się nie da zastosować tej techniki, że to nie ja, to kolega. No bo jest jeden prezydent w Polsce. Głowa państwa, w sensie, nawet jeżeli tutaj to jest z naddatkiem. To nie może być tak, że no, ktoś coś powie, tam ktoś się wypowie i trochę na żarty. Ja tu pani redaktor sobie żartuję, no ale ja nie odpowiadam za państwo. Mhm. W sensie takim. No to teraz mamy czekać te 14 miesięcy, że tam ile zostało, że kadencja się wykończy i pan prezydent wtedy łaskawie powie, że nie. No to może rzeczywiście trzeba by wykonać jakiś ruch. Natomiast Pegasus, jak widać, no, będzie wymiatał ze sceny politycznej różnych ludzi. Pytanie, czy pierwszy świadek się stawi, który został przegłosowany wczoraj. Czyli pan Jarosław Kaczyński. Tak, pan Jarosław Kaczyński, szef największego opozycyjnego ugrupowania. Kiedyś premier, wicepremier. Do spraw bezpieczeństwa. Między innymi. I do spraw wszelakich w sumie, dlatego że pan Kaczyński próbował... Do spraw wszelakich to nadpremier był. Tak, ale to pan Kaczyński próbował zbudować sobie państwo prywatne. I tak to funkcjonuje w tej chwili. I ja wiem, że komisji jest dużo i gdzieś to ludziom przemyka. Natomiast jeżeli sobie uświadomimy, że w kraju demokratycznym podsłuchuje się opozycję, no to to już nie jest kraj demokratyczny. Ale to właśnie podobno nie chodzi tylko o opozycję. Znaczy to, że to się podsłuchuje własnej... Byli tylko konkurenci polityczni. Tak, jest, taka książka, prostu... jest taka książka, nazywa się Ojciec Chrzestny, Mario Puza napisał dawno temu, kiedy nie było podsłuchów. No ale właśnie sprawdzało się swoich, tak, z różnymi rzeczami. Bo to są takie metody grup właśnie takich no, mafijnych. Mhm. To teraz jeszcze jedna sprawa związana z Pegasusem. Czy uważa pan, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt patetycznie, ale zaryzykuję, że polska racja stanu wymaga tego, żeby po znalezieniu odpowiednich narzędzi prawnych, nad którymi pracują teraz ministrowie Siemoniak i Bodnar, albo właściwie Bodnar i Siemoniak, żeby te listy opublikować, żebyśmy my wszyscy jako opinia publiczna zobaczyli te nazwiska podsłuchiwane w sposób nielegalny, bo podkreślamy, nie mówimy tutaj o kwestiach przestępców, terrorystów i bezpieczeństwa innych, narodowego. I bezpieczeństwa narodowego, gdzie ewentualne użycie tego narzędzia było uzasadnione. Panie redaktorze, to jest oczywiste. Znaczy, w tej chwili ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, żebyśmy nie poznali tych list. I to nie na zasadzie sensacji, tylko dla przejrzystości życia publicznego, że ja użyję górną słowa. No oczywiście można by pójść metodą na Wildsteina, czyli ktoś wejdzie, skopiuje i wyniesie. Tak jak redaktor Wildstein wyniósł listę podobno agentów, okazało się, że niekoniecznie. Natomiast rozumiem, że zmieniamy standardy, zmieniamy podejście. Natomiast sytuacja taka, która jest, że wiemy, że ktoś gdzieś kogoś i tak dalej, jeżeli to nie jest bezpieczeństwo państwa, powinno być upublicznione i nie wiem, dane wrażliwe, czy co tam jest, to da się zrobić. Ponieważ musimy wiedzieć, bo narasta, właśnie najgorsza rzecz, jaka może być, to jest plotka. Z powodu tego, że w ogóle plotka jako taka, a dwa, to jest pole do rozgrywania przez na przykład rosyjskie służby, że wrzucamy coś, tę kość medialną i wszyscy się na tę kość rzucają. Jak zobaczymy listę, no to wtedy no trudno, no skończy się parę karier, parę ludzi się poobraża na siebie. Natomiast, ponieważ już u posłów PiSu to widać, byłych i obecnych, że w zasadzie pan były poseł Kamiński, pan były poseł Wąsik już nie będą sztandarami, nie będą nosić z nimi koszulek, wolność i tak dalej, ponieważ okazało się, że no, król jest bardzo nagi, bardzo nagi. Wspomniał pan o Jarosławie Kaczyńskim, postawił pytanie, czy się stawi, no musi się stawić zgodnie z prawem, prawda? Znaczy może unikać, ale ostatecznie postawić się przed, czy zostanie postawiony, może tak, ale jest też wezwany Zbigniew Ziobro. I współpracownicy pana ministra Ziobry mówią o tym, że stan jego zdrowia nie pozwala na to, żeby zeznawać przed komisją, już to stwierdził Jacek Ozdoba.
Ja nie dyskutuję z takimi rzeczami, choroba nie wybiera i wcale nikomu nie życzymy choroby. Natomiast słowo pana zdoby, no to jest tak, jak przyjdzie inny pan powie, że może stanąć. Musi być komisja lekarska, tak to się robi na całym świecie i u nas też. I powinna zbadać, czy pan Zbigniew Ziobro może zeznawać w ogóle, czy może przyjechać na komisję, czy można go przesłuchać w szpitalu. I tutaj nikt nie może mieć o to pretensji, dlatego że skoro można było panią na porodówce przesłuchiwać, w bardzo jakiejś tam słabej sprawie, to w sprawie bezpieczeństwa państwa, bo to jest sprawa bezpieczeństwa państwa. Jeżeli Zbigniew Ziobro, komisja stwierdzi, że jest w stanie zeznawać, powinien zeznawać. Jeżeli nie, no to oczywiście życzymy zdrowia, żeby wyzdrowiał i mógł stanąć przed komisją zeznawać. To jest oczywiste, moim zdaniem. Tu nie ma żadnej filozofii. Ale natomiast słowo posła jednego czy drugiego, no to nie jest jakaś informacja, to jest tylko opinia. Wspomniał pan o panu Kamińskim. Nie wiem, czy pan słyszał już newsa dzisiejszego poranka, że pani Pawłowska Monika niejaka, którą też już niejednokrotnie tutaj, a właściwie jej poczynania omawialiśmy i to przeskakiwanie z politycznego kwiatka na kwiatek w bardzo krótkim czasie, wraca do Sejmu. I jednak mimo tego, że pan prezes Kaczyński jej zabronił, to ona niespecjalnie się tym przejęła, w sumie odważna kobieta, jakby nie było, i chce zastąpić Mariusza Kamińskiego i przejąć jego mandat, co może się wydarzyć już jutro. No i dobrze, no jest taka procedura. Ale jest procedura. Pan zdziwiony, zaskoczony? Nie, i czy to się może zakończyć? No wyobraża pan sobie teraz panią Pawłowską, która wokół polityków PiSu siada na miejscu pana Kamińskiego w Sejmie, na sali plenarnej? Nie, to można przesunąć, bo chyba rozmawia z trzecią drogą, zdaje się, żeby do nich przejść. No podobno plotki. Tak, no ale... Tak, ale... Jak plotka, to znaczy, że dobrze. Bo że coś jest na rzeczy. Znaczy nieprawdziwe informacje to są te niezdementowane. Jak są zdementowane, to są prawdziwe. To jest... Mhm. Ale nawet... Jeżeli... Ale to chyba by było jakiś samobój ze strony trzeciej drogi rozmawiać panią Pawłowską, czy nie? Wszystko zależy od kontekstu. Polityka jest sztuką możliwości, a żyjemy w czasach, które to ja bym wolał już nawet coś takiego, w sensie takiej jakiejś gry politycznej, niż pokój Renaty Beger, tak? Że za coś tam jeszcze, czy kupowanie pana Mejzy, czy i tak dalej. Ale to tu jest ważniejsza informacja niż pani Pawłowska. Ważniejszą informacją jest to, że jesteśmy bardzo blisko takiego momentu, kiedy własny kot nie będzie słuchał pana prezesa. Bo poseł, europoseł, komisarz Wojciechowski powiedział, że w zasadzie Kaczyński, to znaczy kto to jest, prawda? No to jest już coś bardzo dużego. Ardanowski, pan minister były, dobrze mówię? Dobrze mówię? Rolnictwa, dobrze mówię. Ardanowski. Tak. Powiedział, że no tutaj był duży błąd i pan Kaczyński uważa, że wie wszystko, a nie wie wszystkiego. To normalnie no rzeczywiście nie lawa w wulkanie takie... zamarła. Tak. I teraz na wyraźną prośbę, nie wiem, życzenie czy żądanie pana prezesa, pani Pawłowska bierze mandat. Tutaj no dwa słowa wyjaśnienia kasa, no do to... pani Ewy, bo oburzyła się, że ja stwierdziłam, że pani posłanka Pawłowska jest odważna. Pani Ewa, kochana, to była ironia w kontekście sprzeciwienia się sprzeciwowi prezesa. To tylko o to chodzi. Ale mocno walczymy, żeby tak nie było ironicznie, ale jest. No. Czasem trudno się tak powstrzymać. No i za chwilę jeszcze pojawi się ten drugi mandat po panu Wąsiku. No tak to wygląda. A ponieważ żyliśmy przez... To zamknie sprawę pana zdaniem? Znaczy, jaki się tam zamknie, no bo teraz, to znaczy, co będzie dalej, tak? PiS sobie sam gotuje... Będzie... PiS pewnie mówił, że mamy nadprogramową liczbę posłów teraz. Dobrze. Tak sądzę. Tak no, sądzę. Ja wiem, ale to wszystko zmienia znaczenie. Ja podam, panie redaktor, i państwu przykład. Kto zmienił termin wyborów samorządowych? No Prawo i Sprawiedliwość. Myśląc, że po wyborach do Parlamentu Krajowego będą mieli świetne wyjście, żeby wygrać w wyborach, no to co się okazało? Że jak się majstruje ręcznie przy czymś, to można popsuć. Jak się to słynne powiedzenie, że jak się do kładzenia parkietu w pałacu bierze brygadę drwali, no to można wejść na pierwszą z brzegu tą drzazgę. No i jak się majstruje przy systemie, to system się w tym momencie zapycha albo wywala. A to jest chichot historii, bo wybory, które by się odbyły w normalnym terminie, dałyby szansę na utrzymanie przynajmniej tych sejmików, zakładam, dla PiSu. A teraz to jeszcze ten miesiąc tam z kawałkiem, to może się okazać, że w ogóle nie będzie takiej partii. Panie doktorze, czy uważa pan, że to, co się w tej chwili dzieje wokół polskiego rolnictwa, te rozlewające się na cały kraj protesty rolnicze i daleko idące
eufemistycznie rzecz ujmę, napięcie z rolnikami z Ukrainy, którzy też zapowiadają po swojej stronie blokady. Czy to jest pierwszy poważny kryzys wizerunkowy rządu Donalda Tuska? Może być, może być. To na razie o kryzysie wizerunkowym to trudno powiedzieć, bo jest kilka rzeczy i miała telewizja być takim kryzysem wizerunkowym i coś tam jeszcze. Pamiętajmy, że rząd trwa 60 parę dni. Ja wiem, że niektórzy o tym nie pamiętają. Natomiast tyle się dzieje, że to się... No tak, jest non stop coś się dzieje. Rolnicy, no to tak się zdarza. Tutaj jest trochę pewnie jakiejś inspiracji, ale jest dużo tej jakiejś złości, bo to są sprawy niezałatwione przez ostatnie 2 lata. Ja to pamiętam w kampanii, czy przed kampanią jeszcze, jak mówili, nie wiem, chociażby Tusk to mówił też, że tam trzeba zrobić. Tak. I wychodził najpierw minister Kowalczyk, później minister Telus. Nie przez przypadek Michał Kołodziejczak trafił na listy koalicji. Tak jest, że to w ogóle tam spoko, nic się nie będzie działo. I teraz, no to dzieje jest... Dzieje się. Ja nawet rozumiem ministra rolnictwa teraz. Siekierskiego. Pana Siekierskiego, tak, że może mieć jakieś pretensje. No bo tak się ułożyło, bo to są zaniedbania poprzednie rządu. No ale nie ma wyjścia. Właśnie. Dokładnie, jest rząd, trzeba zacząć robić. Tym bardziej, że używano w kampanii, że wiemy, jak to zrobić. A jak pan ocenia teraz to zarządzanie kryzysowe i te jeszcze sprzed kilkunastu dni, bo to już przecież nabrzmiewa od jakiegoś czasu. Zaczyna się. Tak, oczywiście, ale to mało kto nie popełnia błędów. To znaczy, sytuacja kryzysowa polega na tym, że trzeba radykalnie coś zrobić. I jedyna rzecz, którą ja widziałem, ale też nie oglądam na 24 godziny na dobę i nie czytam mediów, to jest ta reakcja, którą mógł wykonać premier Tusk w Brukseli i tam zaistniało, że trzeba coś tam zrobić i tak dalej. Jest teraz z premierem Szwecji, czyli, ale premier rządu nie może być rzecznikiem rządu. Tak. Bo to jest kompletnie chore. I ja po raz kolejny powiem darmowo. Potrzebne jest coś, jakieś biuro, jakieś instytucja. Nie wiem, czy rzecznik. Może pan Tusk nie lubi słowa rzecznik i ma złe doświadczenia, ale minimum dwoje bądź dwie rzeczniczki są potrzebne, żeby tłumaczyć, co się dzieje. Bo my nie wiemy, co się dzieje. I ja wiem, że... Dobrze, tylko tłumaczenie opinii publicznej nie załatwi sprawy rolników, a ja pytam o załatwienie tej sprawy. Nie, no to, że trzeba załatwić sprawę, to jest w ogóle bezdyskusyjne. Pan mówi rozwiązania radykalne, to znaczy jakie? Radykalne, czyli musi być coś, co będzie dla rolników decyzją, a nie opinią. I teraz znów, czy Tusk powinien się do nich udać samodzielnie i jakoś spróbować ten kryzys od środka rozbroić? Nie, bo my myślimy znowu trochę tak, jak w socjalizmie było, że jak przyjedzie minister, tak, to się to tam... wszystko załatwia. A najlepiej, i to też widać... No, pytam, bo się rolnicy sami domagają. Ale ja rozumiem. Czekamy na premiera. No i co z tego? To premier niech jedzie do Brukseli, niech, nie wiem, weźmie na rozmowę, czy coś zrobi z komisarzem Wojciechowskim. No bo to o to chodzi. A pojedzie do rolników, pogada z nimi, oni go obrażą, on z nimi dobrze wypadnie albo źle i co to za tę sprawę. Bo rolnicy też myślą w ten sposób. Przyjedzie premier, to załatwi. W krajach socjalistycznych tak było, że przyjechał minister, to masło się pojawiło, nie wiem, na Bemowie, tak? Bo trzeba było. To trzeba załatwić kompleksowo, systemowo i na szczeblu rzeczywiście Unii Europejskiej. Opowiadanie bajek, bo ktoś dokleił to rolnikom. Ja tak uważam, bo zakładam, że postulaty są słuszne. Jak nie mają z czego żyć, nie mają kredytów tam zboże, Kowalczyk, minister się kłania. To co z tego, że ktoś ich pocieszy? Oni muszą mieć decyzję. A decyzja musi być na poziomie światowym, europejskim. I ja bym radził, jeżeli mogę w ogóle na ten temat coś radzić, to żeby postulaty trzymać, ale nie dokładać takiego zielonego ładu na przykład, bo może się okazać, że jak tak bardzo będą wszyscy chcieli, bo to nie tylko polscy rolnicy przecież, i tam francuscy, i niemieccy, i tak dalej, że jak się nie wprowadzi zielonego ładu, to za lat 10 nie będzie wody na polu i będziecie wtedy prosić o co? Tak? No już premier wtedy nie przejdzie z sikawką polać pola. Trzeba też myśleć do przodu, bo ja rozumiem to, co rozumiem oczywiście z tych postulatów. Że oni mówią, musimy kupić chleb tu i teraz. I tak, ale to dziwić, dlaczego? Prawda? Bo zboże kosztuje tyle, jak kosztuje, za chwilę będą żniwa. To co to ma wspólnego z tym Zielony Ład? To jest naprawdę doklejenie czegoś. Poza tym słowo Zielony Ład, który podpisał notabene Mateusz Morawiecki, był taki premier kiedyś, tylko że nie wdrożył żadnych elementów, które tam były zapisane. W związku z tym to wizerunkowo wygląda tak, że przychodzą rolnicy i mówią, nie mamy co jeść i rzeczywiście to jest dramat. Tak, jak nie można sprzedać
zboża, zboże wjeżdżało. A dlaczego nie, do tej pory nie ma tej listy firm? Podobno Michał Kołodziejczak tę listę ma. No dobrze, ale dlaczego jej nie upubliczniono? Może się okazać, że wszyscy najbliżsi przyjaciele tych rolników na wyższych szczeblach sprowadzali zboże. A mi się wydaje, że upubliczniono już tę listę. Ja nie widziałem tej listy jeszcze. Mówił o niej Michał Kołodziejczak. No, że mają, że zastanawiają się, co można... O powiązaniach właśnie. Tak. Ale to też jest tylko... To są też tylko igrzyska. A chleb polega na tym, że musi zapaść decyzja jakaś. Mm-hmm. Że nie wjeżdżają, wjeżdżają, mają dopłatę, nie mają dopłaty. I to jest największe wyzwanie. Ale to, że premier pojedzie tam... No bardzo przepraszam, no nauczmy się też być sprawczy, a nie tylko, że czy rolnicy będą samozadowoleni, jak obrażą premiera na żywo, no to bez sensu jest. I na koniec, a propos podróży premiera, to jeszcze muszę pana dopytać, co prawda informacja z poprzedniego tygodnia, niemniej będzie nam towarzyszyła do połowy marca co najmniej, czyli zaproszenie od prezydenta Joe Bidena dla pana premiera Tuska i pana prezydenta Dudy, znaczy właściwie powinnam powiedzieć pana prezydenta Dudy i pana premiera Tuska, znów biorąc pod uwagę kwestie hierarchii według konstytucji. Natomiast pytanie, czy to jest jakiś pana zdaniem sygnał podprogowy ze strony Białego Domu? Ja myślę, że to jest sygnał alarmowy, nawet tam podprogowy. To jest, to wisi na Białym Domu. Po pierwsze, administracja musiała wykonać taki ruch, bo i to tutaj ja się czepiam rzeczywiście pana Andrzeja Sebastiana, pana prezydenta, a tu się nie czepię, bo tak jest w systemie naszym prezydent, że no może wetować, może składać swoje inicjatywy, ale nie rządzi. I oczywiście na szczeblu dyplomatycznym to jest prezydent, ale wszystko, co do tej pory było mówione z prezydentem, załatwiane z prezydentem, nie miało znaczenia, jeżeli nie potwierdził tego, no najpierw oczywiście nadpremier, ale też i premier. W związku z tym Joe Biden nie ma czasu. On ma swoją kampanię i pytanie, czy on będzie, czy nie, i kto będzie, i tak dalej. Musi załatwić konkretne decyzje. Polska jest krajem frontowym. Ja o tym właśnie mówię. No to pojedzie prezydent zgodnie z protokołem, ale w Polsce jest system kanclerski, czyli rządzi premier. I premier doskonale się zna z Joe Bidenem. Był więcej razy w Białym Domu niż każdy inny polski prezydent. No i oczywiście można z tego żartować. Ja tylko mam nadzieję, że nie polecą jednym samolotem. Nie, no to już wiadomo. No, ale no mówię, no mam nadzieję. A dwa, to jest to, że trzeba podejść do tego absolutnie zadaniowo. Z otwartą głową. Mhm. Nie, że ja będę tu, a ty będziesz tam. I myślę, że akurat Donald Tusk ma taką cechę... Nauczony doświadczeniem też. Też, nauczony doświadczeniem, że nie pcha się. To znaczy, dokładnie zna swoją moc, a pan Andrzej Duda, jeżeli zostanie dobrze zbriefowany, no to nie będzie memów w jedną czy w drugą stronę, bo trzeba załatwić... Dobrze zbriefowany. No, miejmy nadzieję, że zostanie dobrze zbriefowany. Ale powiedział pan, panie doktorze, przepraszam, tak. Ważną rzecz, że Biden wysyła sygnał alarmowy, ale w jakiej sprawie ten sygnał alarmowy? Przede wszystkim, że Europa powinna zacząć budować armię, czyli pieniądze. I dlatego zaprasza jednego tak, i drugiego? To znaczy jednego zaprasza, bo proszę zrozumieć, że z protokole to nie rozumiem, bardzo jest... że nie miał wyjścia po prostu. Nie miał wyjścia. Dwa, być może będzie jakiś nacisk na pana prezydenta, żeby może nie robił czegoś, chociaż wątpię, że to aż tak się nie odbywa. Natomiast ponieważ nie wiadomo, jakie pieniądze będą, czy w ogóle będą, jak się będzie zachował ewentualny Donald Trump, jeżeli w ogóle wystartuje i wygra. A Donald Tusk, to co już, pani rektor, to mówiłem, to nie jest tylko to, że to jest nasz premier naszego kraju. Bardzo jest duże oczekiwanie, że Polska właśnie zostanie tym, o co tak strasznie zabiegali, wetując wszystko i obrażając się poprzednicy, zostanie liderem Europy. Stąd jest taka szybka reaktywacja Trójkąta Weimarskiego. Proszę zwrócić uwagę. Może tam... liderem nie, no jednym z liderów. Bądźmy... Dobrze, ale... Stąpajmy po ziemi. Ale nie, ja nie wiem, Polska w sensie, no bo mamy za mały potencjał, ale no, wywiązujemy się na przykład z tego przeznaczenia pieniędzy na obronność. Ale Donald Tusk, jeżeli popatrzymy na to, co tam się dzieje, jak go przyjął Macron, jak go przyjął Scholz, to oni widzą, że to jest ta energia. On wie, bo tam był, a no, dwa, wygrał wybory. Mamy informację, że Ursula von der Leyen będzie też pod koniec tygodnia. Ona już zgłosiła. Do Kijowa, tak. Aha, ona zgłosiła też, że chce być kolejną komisarz. Tak, tak, ale nie mówię o spotkaniu z Tuskiem, że czyli, będzie spotkanie u nas w Warszawie. Donald Tusk, czy komuś się to podoba, czy nie, ostatni raz to powtórzył pani, jest liderem europejskim i światowym i to jest potwierdzenie, że bardzo duże nadzieje są skoncentrowane na tym, jak my sobie poradzimy w Polsce i jak Tusk sobie poradzi. No skoro mówi się otwarcie o Sikorskim jako komisarzu do spraw obrony
przyjemności, czego nie ma, to może będzie ktoś inny. Ja nie wiem, bo to jest kwestia tego, co pan minister tam chce zrobić. Ale to okazuje się, że Europa stawia w tej chwili na ludzi, którzy wiedzą, w co idzie gra, a nie są amatorami z niższej ligi. Oby tylko tak. A moja nadzieja, pewnie się pan przyłączy, żeby panowie prezydent i premier mieli wspólny przekaz w tym Białym Domu. To jest bardzo ważne. W Białym to pół biedy, ale później, żeby był wspólny przekaz i działanie, bo rzeczywiście, jeżeli do Białego Domu jedzie bardzo ogarnięty premier i dosyć zielony prezydent po to, żeby nie wygrał pomarańczowy Trump, bo jak wygra pomarańczowy Trump, to ten Biały Dom będzie czarnym domem. Nie mówiąc już o tym, co będzie w Europie. Ale to miejmy nadzieję, że to tak. Nie bierzemy tego pod uwagę. Nie. Absolutnie. Pan doktor Mirosław Oczkoś, państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Jak zwykle to była czysta przyjemność. Dziękujemy też państwu, że byli państwo tak licznie dzisiaj z nami. Oczywiście wracamy jutro o godzinie 9:07 do państwa. Spokojnego, dobrego dnia mimo wszystko dziś. Mam nadzieję, że nie będą państwo specjalnie długo stać w korkach przez rolnicze blokady i szanujmy się wszyscy wzajemnie. To taki mój... Taki mój apel, patrząc na to, co dzisiaj się działo na drogach warszawskich w związku między innymi z blokadami właśnie. O rolnikach na pewno jutro, także w programie, także już teraz państwa zapraszam. Za dziś raz jeszcze dziękuję. Kamila Biedrzycka, Magda Schmidt, cała ekipa, kłaniamy się. Do zobaczenia, a teraz już raport i Janek Złotarowicz. Dzień dobry, witam państwa we wtorek. Ja się nazywam Jan Złotarowicz i to jest mój raport. No, po wczorajszej mocno pesymistycznej wizycie, że się tak wyrażę, na froncie ukraińskim i analizie tego, co tam się dzieje, zmieniamy nomen omen front, przenosimy się na pole warszawskiej walki o prezydenturę. Moim, ale wszystkim państwa gościem Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu i kandydatka Lewicy i Ruchów Miejskich w wyborach prezydenckich. Dzień dobry, witamy w raporcie. Ale chciałbym zacząć jednak najpierw chwilę od ogólnopolskiej polityki, bo... Wiele wskazuje na to, że koalicja, która popiera rząd Donalda Tuska, wzbogaci się o jedną szablę w Sejmie. Dobrze, zakładam, że pani Monika Pawłowska przystąpi do któregoś z klubów koalicyjnych? Na pewno nie będzie to klub Lewicy, bo pani Pawłowska dostała się do Sejmu w zeszłej kadencji z list Lewicy i niestety w sposób zaskakujący nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla jej wyborców zmieniła barwy, jak państwo wiedzą, w trakcie kampanii. Przystąpiła na skończyła ostatecznie kadencję w klubie PiSu. I cóż, nie wiem, jakie będą losy pani Pawłowskiej. Jestem pewna, że się odnajdzie, bo to można o niej chyba na pewno powiedzieć. I jestem przekonana, że tak, że ten mandat przyjmie. No i co, mogą nas czekać ciekawe sceny w Sejmie, no bo Prawo i Sprawiedliwość cały czas upiera się, że to miejsce powinno przynależeć panu Kamińskiemu. Tak, ale mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość coraz mniej zażarcie broni pana Kamińskiego. Pewnie wiele wspólnego ma z tym, mają z tym plotki, które krążą dotyczące tego, że pan Kamiński nie stronił od używania narzędzi, które miał do podsłuchiwania nie tylko swoich przeciwników politycznych, ale również kolegów z sejmowych ław. Więc myślę, że ta obrona tego pustego fotela nie będzie jakaś dramatyczna i że pani Pawłowska po prostu raczej spokojnie do tego Sejmu dotrze, zasiądzie
na zwolnionym miejscu i będzie mogła podjąć pracę. Wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości pewnie miejsca długo nie zagrzeje. Będziemy się przyglądać temu, gdzie usiądzie w ostateczności. No nie będziemy dzisiaj zgadywać. Nie chcę zgadywać, bo... Chociaż różne plotki krążą na ten temat. Gdyby mi kazano zgadywać w 2019, to bym nie zgadła, więc już nie będę nawet próbować. Zostawmy to, jak mówi stare dobre przysłowie, czas pokaże. Natomiast właśnie, zanim Enter zostanie miejsce przez pana Kamińskiego, no ale on w Sejmie będzie się musiał tak czy inaczej prędzej czy później pojawić, no bo będzie zeznawał przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Tu gościem Kamili była pani przewodnicząca Sroka dzisiaj. No oboje też zakładam, że śledziliśmy wczoraj pierwsze posiedzenie komisji. Tam co prawda miało być tak czysto porządkowo, jacyś świadkowie w jakiej kolejności, no ale już pierwsze bomby spadły. No długa bardzo lista potencjalnych podsłuchiwanych. Tak, tak. I myślę, że ta lista będzie się wydłużać. Wiemy, że kupiono bardzo dużo licencji. Te liczby idą w tysiące. To oczywiście nie oznacza, że dokładnie tyle samo było osób podsłuchiwanych. Natomiast no, dla mnie, ja wiążę duże nadzieje z tą komisją, bo uważam, że jej podstawowym zadaniem jest pokazanie skali tego procederu. Procederu, który polegał właśnie na używaniu nielegalnych narzędzi, takich jak system Pegasus, do tak naprawdę podsłuchiwania bez żadnych prawnych i faktycznych podstaw, tylko po to, żeby szeroko zarzucać sieci, bo a nuż coś wpadnie. I to tak nie może wyglądać w demokratycznym państwie prawa, że wystarczy... Nawet nie podpaść, no bo nie wiem, myślę, że duża część ludzi, którzy na tej liście się znaleźli, pewnie nawet nikomu nie podpadła, ale mogła znaleźć się w kręgu zainteresowań Prawa i Sprawiedliwości. Może to byli na przykład ludzie, którzy organizowali protesty przeciwko władzy, może to byli przedstawiciele środowisk walczących o ochronę przyrody. Wiadomo, że w lasach państwowych działy się różne rzeczy za Prawa i Sprawiedliwości. Więc dla mnie najważniejsze jest to, żeby ta komisja pokazała skalę nadużyć, żebyśmy nie koncentrowali się tylko na politykach. To samo w sobie już jest oczywiście wystarczającym zarzutem, ale żeby pokazać, w którą stronę to szło, jeśli chodzi o też inne grupy społeczne, o dziennikarzy, o społeczników i żeby na końcu tych prac było nie tylko wskazanie winnych i pociągnięcie ich do odpowiedzialności, ale również zmiany w prawie. Bo o tym Lewica mówi już od dłuższego czasu. Mamy iluzoryczną kontrolę nad służbami, nad podsłuchami. Przyznają to również ostatnio w wywiadach sędziowie, że kiedy wydają zgody, to właściwie nie mają faktycznie możliwości sprawdzenia, na ile ten wniosek o wydanie zgody na inwigilację jest zasadny. I to wreszcie musimy zmienić. Po to, żeby już żadna władza nie mogła tak lekką ręką po prostu zakładać nam podsłuchów, kiedy im się podoba. I to może być też o tyle problematyczne dla prac tej komisji, bo jeśli dobrze rozumiem, no wiele z tych... Znaczy premier Donald Tusk w ogóle mówił o tym w kategoriach, użył takiego sformułowania, że te podsłuchy były legalne i nielegalne. Czyli zakładam, że jest jakieś przynajmniej podejrzenie, że część z tych podsłuchów stosowana była bez wiedzy i zgody sądów. Natomiast pewnie zapewne spora część, jeśli nie większość, albo i były stosowane jednak za zgodą sądu. I często słyszę taki argument, a komisja śledcza sejmowa no, nie powinna oceniać pracy niezawisłego sądu. No, skoro sąd wydał zgodę, no to w czym problem? No właśnie, to jest ten problem z prawem, który mamy. I moim zdaniem oczywiście to jest prawda. Mamy rozdział władzy sądowniczej od władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej, jaką reprezentuje Sejm. Tak to powinno wyglądać. Natomiast tutaj nie tyle chodzi o recenzowanie sądów, moim zdaniem, tylko o pokazanie ogromnej luki w prawie. Bo sąd ostatecznie pracuje na podstawie tego prawa, które uchwalamy w Sejmie i w Senacie. I dlatego tak bardzo za każdym razem, kiedy rozmawiam w mediach o Komisji Pegasusa, o tej sprawie, mówię również o tych koniecznych zmianach w prawie. Bo naprawdę to nie jest tylko problem Prawa i Sprawiedliwości, choć oczywiście jak w wielu innych przypadkach Prawo i Sprawiedliwość posunęło do absolutnego ekstremum nadużywanie możliwości, które mieli. Ale znowu, niestety mamy prawo ułożone tak, że jest bardzo łatwo nadużywać tych możliwości podsłuchiwania obywateli. One powinny być lepiej regulowane i lepiej kontrolowane, bo też dzisiaj możliwości w ogóle podsłuchiwania nas i śledzenia nas przez te urządzenia, które cały czas przy sobie mamy, nieporównanie się zwiększyły w stosunku do jeszcze nawet 10 lat temu. Więc tutaj naprawdę trzeba to prawo dostosować do nowych realiów i sprawić, żeby rzeczywiście obywatele byli chronieni przed nadużyciami. Innymi słowy, żebyśmy mogli bezpiecznie korzystać z naszych telefonów. Oczywiście, żebyśmy nie musieli się bać, że po prostu jeśli zaczniemy robić coś, do czego mamy prawo jako obywatele, krytykować władzę, protestować przeciwko jakimś posunięciom, żeby się nie bać, że zaraz tutaj zostanie zainstalowany jakiś podsłuch albo w jakikolwiek inny sposób będziemy śledzeni z wykorzystaniem właśnie nowych technologii bez kompletnie żadnego nadzoru i uzasadnienia.
No pani teraz siłą rzeczy będzie musiała w zasadzie dzień w dzień atakować władzę w stolicy, walczyć z władzami stolicy. Już Rafał Trzaskowski odniósł się do ostatniego, pierwszego takiego dużego pańpolsu, te 11 miliardów. Już stwierdził, że to zdystansował się bardzo silnie. To jeśli państwu ktokolwiek to umknęło, to może od tego w ogóle zaczniemy. Jakby o co chodzi? Znaczy ja rozumiem, ale jakby pani naszym widzom wytłumaczyła. Jakby, tak, oczywiście. Skąd te 11 miliardów dla Warszawy? 11 miliardów to jest kwota wyliczona przez sam ratusz. To jest kwota, która ubytek w budżecie miasta przez lata wprowadzania reform podatkowych przez Prawo i Sprawiedliwość, które spowodowały zmniejszenie wpływów z PIT-u do miasta, bo budżet miasta każdej gminy częściowo finansuje się również z części wpływów z podatku PIT. I myśmy mówili o tym, mówiłam o tym na konferencji prasowej w zeszły piątek, że ten efekt uboczny głodzenia dużych miast był miły PiS-owi. Prawo i Sprawiedliwość wiadomo było, że było na ścieżce wojennej z dużymi miastami, z dużymi samorządami. Nie wspierało ich tak mocno jak inne samorządy. I że moim zdaniem, i apelowałam o to do pana premiera Tuska, te 11 miliardów powinno zostać w Warszawie zwrócone. Żeby państwo też rozumieli skalę, te 11 miliardów to jest niemal połowa budżetu Warszawy na zeszły rok. To są naprawdę bardzo duże pieniądze, które naprawdę jest co z nimi zrobić w Warszawie. I uważam, że i wezwałam też innych kandydatów na prezydenta Warszawy do tego, żeby ten postulat poparli. No i na razie niestety słyszę samo dystansowanie się. Znaczy jeden z tych kandydatów już się odniósł. Mnie dziwi tak. Takie stawianie sprawy. Partia Razem chyba chce się zdystansować do rządu. No to powiedział nie tylko kandydat, ale obecny. No i raczej prawie na pewno przyszły prezydent Warszawy. Mnie dziwi z kolei takie postawienie sprawy przez pana prezydenta Trzaskowskiego, bo przypominam, że ten postulat zwrócenia tych pieniędzy miastu miał wśród swoich postulatów programowych pan minister Domański, obecny minister finansów, więc nie rozumiem tego problemu. Ja też zwracam uwagę, zupełnie otwarcie i uczciwie powiedziałam, że proszę pana premiera, żeby się nad tym pochylił. Nie rozumiem tutaj problemu. Myślę, że dobrze by było, gdyby zarówno pan prezydent Trzaskowski, jak i inni kandydaci byli gotowi ten postulat poprzeć, bo to jest postulat, który sam ratusz wielokrotnie podnosił, więc naprawdę nie rozumiem kontrowersji w tej sprawie. A wydaje mi się, że to jest ważne, bo kiedy mówimy o Warszawie, o jej wizji, o rozwoju miasta, no to pytają pytania o fundusze i pomijając fakt, że Warszawa w ogóle ma bardzo dużo środków, w tym roku 27 miliardów jest w tym budżecie, to jest więcej niż w niektórych małych państwach Unii Europejskiej, jeśli chodzi o budżet całego kraju. No ale to jest też miasto o dużych perspektywach, o dużych potrzebach i te pieniądze powinny się znaleźć, te, które stąd zniknęły. Jak patrzę na to sam odnoszę czasem takie wrażenie, że no, co po niektórych jakby w dobrym tonie i okej było upominanie się o 11 miliardów od rządu Mateusza Morawieckiego, ale już o upominanie się o 11 miliardów od rządu Donalda Tuska nie jest. I ja nie chcę, żeby to zabrzmiało super złośliwie, bo jakby widzę też tę logikę. No, jest jednak koalicja dosyć chwiejna, złożona z wielu różnych formacji, no, która jakby przejęła władzę po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jakby boryka się z wieloma wyzwaniami, wieloma problemami. I każde pójście jakby naprzeciw będzie wsadzaniem kija w szprychy. I każdy będzie teraz wskazywany jako hamulcowy rozwojów i hamulcowy dla tej koalicji. Cóż, ja mogę powiedzieć tylko tyle. Uważam, że ten rząd ma, i absolutnie się zgadzam, ma przed sobą wielkie wyzwania. I to są trudne wyzwania. I ja w wielu tych sprawach kibicuję i wspieram. Zarówno jeśli chodzi o działania pana ministra Bodnara i jego ekipy w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak i o działania pana ministra Wieczorka w Ministerstwie Nauki, czy pani minister Nowackiej w Ministerstwie Edukacji. Zresztą widziałyśmy się ostatnio w Senacie na szczycie dotyczącym zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, który współorganizowałam z Akcją Uczniowską. Natomiast uważam też, że dbanie o to, żeby ten rząd szedł do przodu i robił rzeczy, nie może być wymówką do tego, żeby przemilczać sprawy, które są dla ludzi ważne, bo to będzie działało kontrskutecznie. To znaczy faktem jest również, że ta koalicja składa się z różnych partii. Mamy różne postulaty. Najlepiej to na pewno widać na przykładzie praw kobiet i prawa do aborcji. I to nie jest, przykro mi, ale nie, bez względu na uczucia pana Hołowni czy pana premiera Kośniaka-Kamysza, nie będę milczeć na temat
tego, że prawo do aborcji musi zostać wreszcie wprowadzone i że musimy się nim zająć w parlamencie. I uważam, że to jest na przykład moja odpowiedzialność jako posłanki, przepraszam, senatorki Lewicy, jako przedstawicielki też tych ludzi, którzy na nas głosowali, żeby się o te sprawy upominać. Więc po prostu ja to odbieram jako próbę trochę zamykania ust ludziom, którzy no, domagają się słusznie o swoje prawa i o swoje tematy. I tyle chyba mogę powiedzieć na ten temat. Znaczy, na pewno też pojawi się taka wątpliwość, po co w ogóle startować w wyborach w Warszawie, skoro właśnie jest tu silny kandydat Rafał Trzaskowski, który cieszy się olbrzymim poparciem, który jest reprezentantem koalicji 15 października, czy też 13 grudnia, w zależności kto jak na to tak popatrzy. No i ma duże, zresztą mamy dzisiaj najświeższy sondaż, 49,6% chciałoby, że uważa, że Rafał Trzaskowski najlepiej sprawiłby się, tak by było pytanie, kto byłby najlepszym prezydentem. Tobiasz Bocheński, kandydat PiSu, 9,6% ankietowanych, Magdalena Biejat 4,6%. Zdążyła Rzeczpospolita tu naprawdę szacun jeszcze uwzględnić najnowszego kandydata, czyli Przemysława Wiplera, 3,6% badanych. No to, no, znaczy to, że Trzaskowski ma silne poparcie, to wiadomo, to nie jest żadne zdziwienie. Te niecałe 4,6% pani na start to jest dużo, mało, to jest po dobry start, czy poniżej oczekiwań? To jest jakiś start. Natomiast ja też myślę, że ta kampania, choć krótka, będzie bardzo intensywna i wiele się w jej czasie może stać. Pamiętajmy też, że tutaj w Warszawie jeszcze nie wszyscy do końca weszli w te tryby kampanijne. Jeszcze nie wszyscy wiedzą, że te wybory ruszają. A ja, zarówno Lewica jest w Warszawie silna, jak i ja osobiście mogę się pochwalić bardzo dobrymi wynikami. W 2019 roku zdobyłam prawie 20 tysięcy głosów z czwartego miejsca do Sejmu. W zeszłym roku do Senatu już ponad 200 tysięcy głosów. I odbiór wśród moich wyborców na informację o moim starcie jest entuzjastyczny. I mamy takie poczucie, że jeśli pan pyta też, o czym są te wybory, o co chodzi w tych wyborach w Warszawie, to chodzi o to, żeby pokazać też progresywną wizję tego miasta. Taką wizję miasta, które się idzie dalej niż tylko jedna kadencja. O to chcemy zawalczyć. Chcemy pokazać, że miasto może się rozwijać jeszcze lepiej, w sposób bardziej zrównoważony, w sposób, w którym będzie bardziej skupiony też na dobrostanie mieszkańców, którym dzisiaj żyje się bardzo często ciężko, na przykład ze względu na ceny mieszkań, czy na nierównomierny dostęp do części usług, jak edukacja. I to jest dla nas dzisiaj najważniejsze. Wprowadzić też silny, progresywny głos do Rady Miasta. O tym też bardzo dużo osób mówi. Brakuje nam tego głosu, brakuje nam jakiegoś wpuszczenia trochę świeżego powietrza do Rady Miasta, zdominowanej przez duopol między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. To jest po prostu też zwyczajnie dla demokracji dobre, kiedy taki głos się też pojawia i kiedy jest większa przestrzeń do dialogu, do negocjowania różnych wizji Warszawy. Wiadomo, że Platforma, ale też i Prawo i Sprawiedliwość mają no, swój twardy elektorat. No, w Warszawie Platforma ma go zresztą bardzo, bardzo dużo, o czym się pewnie przekonamy w nadchodzących wyborach. Jacy wyborcy są, bo tu chociażby schodzimy w tym sondażu, no zawsze są, no, ale to zawsze robi wrażenie. 24,4% ciągle nie ma zdania. Jakich wyborców Lewica chciałaby przyciągnąć do siebie w tych wyborach? My chcemy mówić do tych wyborców, których dzisiaj w Warszawie nie stać na mieszkanie. Nie tylko na kupienie mieszkania, ale również na wynajem. A więc to są młodzi ludzie, to są ludzie, którzy założyli rodzinę albo myślą o założeniu rodziny, to są rodziny z dziećmi. To są pracownicy samorządu. Dzisiaj to jest ogromna grupa ludzi, którzy zostali pominięci na razie przez budżetówka dostała podwyżki, ale nie ci pracownicy urzędów samorządowych. To są ludzie, którzy dzisiaj zarabiają zdecydowanie za mało. I chcemy mówić też o samorządzie jako o dobrym pracodawcy, takim, który dba o swoich pracowników, który ich godnie wynagradza i dba o dobre warunki pracy. Też dlatego, że to się dobrze odbije potem na jakości usług. Mówimy o pracownikach bibliotek, domów kultury, miejskich teatrów czy pomocy społecznej. Można by mnożyć przykłady. Wreszcie chcemy mówić do tych wszystkich, dla których ważne jest dobra, przyjazna przestrzeń. Taka przestrzeń, która jest zielona, w której wszyscy czujemy się dobrze, w której nie musimy się bać jako rodzice puścić rękę dziecka na chodniku, bo zaraz nam wpadnie pod samochód na zbyt krótkim zielonym świetle.
I wydaje mi się, jestem przekonana, że to jest wśród tej grupy 20-kilku% wyborców są tacy, którzy, do których te nasze propozycje, nasza wizja trafi. Będziemy teraz pokazywać kolejne pomysły, w każdym tygodniu będziemy pokazywać kolejne pomysły na Warszawę, w którym kierunku byśmy chcieli, żeby to miasto się rozwijało. I jestem naprawdę bardzo podekscytowana tą kampanią, bardzo się na nią cieszę. Wiadomo, jak walka toczy się o prezydenturę, no to przede wszystkim trzeba ją toczyć z urzędującym prezydentem, który to, no powtórzmy, po tych sondażach, no ma spore szanse nim ciągle pozostać, no ale tak w praktyce będzie też sporo walki o to, kto będzie na drugim miejscu tego wyścigu. Bo pierwsze wydaje się być w miarę bezpieczne dla tego kandydata. No więc tu ma pani dwóch kontrkandydatów, Tobiasz Bocheński i Przemysław Wipler. Już wiem, że chociażby Rafał Trzaskowski był o to pytany, więc ja nie mogę się powstrzymać. Który z nich jest groźniejszy dla pani? Żaden moim zdaniem nie jest specjalnie groźny. Zobaczymy, co do Przemysław Wipler jeszcze de facto nie zaczął kampanii. Natomiast nie jest on specjalnie kojarzony z Warszawą. Nie sądzę, żeby był dla warszawiaków osobą, która jest dla nich jakoś bardzo ważna. Natomiast pan Bocheński moim zdaniem jest uosobieniem podejścia Prawa i Sprawiedliwości do wyborów samorządowych w dużych miastach. To znaczy podejściem takim, że oddaje je walkowerem. Bo pan Bocheński no, na razie udowadnia tylko tyle, że z Warszawy za bardzo nie zna, że nie ma na nią pomysłu. I ja jestem naprawdę daleka od wypominania komukolwiek, ile mieszka w Warszawie, czy to się urodził, czy nie, bo to jest miasto słoików, miasto ludzi, którzy tu przyjechali z innych miast i bardzo dobrze. I ja jestem dumna z tego, że Warszawa jest takim miastem. Natomiast uważam, że jeżeli ktoś kandyduje na prezydenta, to dobrze by było jednak tego miasta, stolicy, to jednak dobrze by było wiedzieć, na czym to miasto, jak to miasto funkcjonuje, jakie są jego zalety i jakie są jego bolączki, żeby móc na nie odpowiadać potem. No dobra, no to czekamy w takim razie na rozwój tej kampanii. Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu i kandydatka Lewicy i Ruchów Miejskich w wyborach samorządowych na prezydenta Warszawy była moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Państwu dziękuję za to, że zostaliście z nami. Jutro zostawiam was jak zawsze w kompetentnych rękach Tomka Walczaka. On na najbliższe dwa dni przejmuje raportowanie. Ja zgłaszam się do państwa w piątek. No to piątek dosyć wyjątkowy, bo będzie on w przedniu drugiej już, co w sumie szczęśliwie, rocznicy trzydniowej operacji specjalnej, którą wojska Putina rozpoczęły w Ukrainie, więc będziemy na ten temat w raporcie na koniec tygodnia dużo bardzo rozmawiać. Spróbujemy sobie podsumować to, co wydarzyło się w Ukrainie, ale w Polsce i na świecie przez ostatnie dwa lata. Do zobaczenia.